Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym live. Sprawdzę, czy wszystko działa. Widzę, że dużo już osób jest. Bardzo się cieszę. Szanowni Państwo, moim gościem dzisiaj Darek Krzubiński. Witaj Darku. Cześć Andrzeju, dzień dobry, witam serdecznie. Darka, dobrze. Chociaż już czujesz stres. Twój głos dobrze słychać, nie wiem. Halo, jak halo. Mój. Ale chyba dobrze będzie. Ja muszę mówić głośniej chyba. Darek ma bardziej donośny głos. Dzisiaj trochę gorszy. Taka męska chrypa. Wszyscy chorujemy. No, tak to jest, taka pora roku. Najlepiej nie wychodzi z domu. Ale jednak do mnie myślę, że warto przyjść porozmawiać o fotografii, prawda? Słuchaj Andrzej, no powiem tak, twoje zaproszenie było zaskoczeniem i to takim bardzo pozytywnym zaskoczeniem, więc... No... Teraz już tak oficjalnie, wiesz, jakby przed publicznością, dzięki serdeczne za pamięć, za zaproszenie, bo no, dla mnie to jest jakby nobilitacja i to takie naprawdę przyjemna sytuacja, ale stres niesamowity, więc jakby nie wiem, czy za to dziękować, ale mimo wszystko warto, także tak. Cieszę się, ale nie stresuj się, bo będzie bardzo przyjemnie. Porozmawiamy troszkę o naszej ukochanej fotografii. Właśnie, no jak ja powinienem przedstawić Darka, bo powinienem jakoś przedstawić. Zazwyczaj po prostu mówię, że jest u mnie fotograf. I to dobry fotograf, dlatego pozwalam sobie wykorzystać live'y na zaproszenie, bo może by ktoś by nie chciał przyjść, jakby nie miał z tego przyjemności opowiadania dla większej grupy, tylko dla mnie o fotografii, a przez to, że ogląda mnie tutaj i Darka więcej osób, to też i więcej fajnych osób też przyjmuje te zaproszenia. Dobrze, ale do rzeczy. Och, ale się powiększyło, nie wiem dlaczego. Zaraz zobaczymy. Dobrze. Czasami są takie złośliwości, rzeczy martwych, ale dobry wieczór, Krzyśka Gołucha wybrzmiało takim wielkim napisem. Dobry wieczór, Krzysiu. Cześć, Krzysztof. My właśnie mieliśmy okazję się spotkać we trzech na wystawie właśnie Krzysztofa Gołucha w Garwolinie, której kuratorem jesteś ty, tak? Tak, tak się zdarzyło. Jakby założeniem miałem kiedyś, wiesz, zastanawiałem się kiedyś, co zrobić, żeby ta fotografia, która jest trochę we mnie, żeby trochę była bardziej również wokoło mnie, nie? W miejscu, gdzie żyję, w miejscu, gdzie jakby no, pojawiają się osoby. No i zrodził się pomysł, tak? Zrodziła się koncepcja galerii fotografii. No i to, co jest dla mnie pocieszające, że pojawiło się miejsce, które jest eksponowane dla wszystkich odwiedzających, że to nie jest galeria, która jest zamknięta w godzinach pracy, a że jeżeli ktoś w sobotę lub w niedzielę chciałby odwiedzić, to niestety będzie miał zamknięte drzwi, a tutaj może przyjść i obejrzeć sobie, tak? Także byłem inicjatorem. Udało mi się pozyskać przyzwolenie i zgodę dyrektora Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie i za jego, że tak powiem, zgodą udało się stworzyć taką galerię. Krzysia między innymi gościłem, także bardzo mi miło, bo jego wystawa w tej chwili... Można powiedzieć gościsz, bo ta wystawa tak, jest. Goszczę. Zapraszamy. Tak. To kiedy jest wystawa? Wystawa będzie w okolicach 15-20 stycznia, kończyła swoją ekspozycję, także do tego czasu prawie przez 2 miesiące. Do Garwolina zapraszam serdecznie i na odwiedziny wystawy Hotel Krzysztofa Gołucha. Jest ponad prawie 30 prac jest eksponowanych, także przepiękna wystawa i naprawdę warto odwiedzić. Polecam, ja byłem na wernisażu, do Garwolina z Warszawy nie jest daleko, z Lubina nie jest daleko i pewnie z wielu innych miejsc w Polsce też nie jest daleko, zapraszamy. Ale do rzeczy. Darek jest fotografem, można powiedzieć zawodowym, bo żyjesz z fotografii, to o tym przed chwilą rozmawialiśmy jeszcze przed live'em, że w sumie zawód wyuczony nie idzie w parze z zawodem wykonywanym. To trochę, znaczy w tej chwili tak. Chociaż wiesz, ja wychodzę z założenia, że ja sobie zrobiłem, zawsze mi mój szef powtarzał, że po 7 latach powinna przyjść zmiana, a tak. U mnie zmiana przyszła po 10 latach. I
po 10 latach, jak powiedziałem mojemu szefowi, słuchaj Piotrze, rezygnuję. A wiesz, ze stanowiska dyrektora się wtedy nie rezygnowało tak szybko i to był raczej czas, kiedy był deficyt możliwości pozyskania pracy. A ja stwierdziłem, że będę odpoczywał teraz i zajmę się fotografią, tak? Także i tak sobie odpoczywam już, myślę, że około 15 lat, żyjąc tylko z fotografii. Można, można. Nawet trzeba. Nawet trzeba. Także to jest przykład, że jeśli coś kochamy, to idźmy za swoją pasją i róbmy to, a nie będziemy czuli się zmęczeni właśnie pracą. Ty studiowałeś zupełnie coś innego, ale ta fotografia była u ciebie w już takim młodym wieku, bo pierwsze wesele zrobiłeś w wieku 11, niespełna 12 lat. 11, tak. 12 lat. No, słuchajcie, to jest po prostu mistrzostwo świata. Wziąć aparat i zrobić w takim Andrzej, jak ja patrzę teraz na tego dzieciaka tamtego, to wiesz, szczerze, to czapki z głów. Dlatego, że ja w tamtym czasie, słuchajcie Państwo, ja nie miałem pojęcia, jak się obsługuje aparat. Jakby w mojej rodzinie nie funkcjonowała fotografia. Nie było nikogo, kto by ukierunkował, wiesz, powiedział, tu masz przysłonę, tu masz czas naświetlania. Moja przygoda się rozpoczęła tym, że jakąś smienę starą znalazłem. Nie pamiętam, żeby moi rodzice robili zdjęcia i ją rozebrałem. Rozkręciłem i nie dało się już nic zrobić. Więc gdzieś tam pracując właśnie w takich wakacyjnych, jakichś takich dorywczych pracach udało mi się za oczywiście pomocą rodziców kupić Fieda. I to był pierwszy aparat, którym no, zrobiłem też pierwszy ślub. Nie wiedziałem, jak się go obsługuje. Autentycznie nie wiedziałem. To wszystko było robione na czuje. Zresztą pamiętasz, na kliszach zawsze była informacja, jakieś światło, co trzeba ustawić, tak? Tak. Więc jakby tym się sugerowałem i tym robiłem. Natomiast do dziś wychodzę z założenia, że w fotografii ważniejszy jest kadr. Wiesz, ta techniczna strona jest ważna, natomiast jakby kadr jest tutaj tym elementem chyba najważniejszym. Myślę, że tak. No tutaj jeszcze muszę dodać, że to były czasy analogowe, gdzie nie było opcji podejrzenia, co zrobiliśmy i poprawienia. Nie było w aparacie automatyki, a dzisiaj w każdym jest naprawdę masa różnych programów. Nawet w profesjonalnych aparatach ta automatyka jest bardzo zaawansowana. Co jeszcze? Andrzej, było ograniczenie klatek. 36, ale druga rzecz jeszcze, słuchaj, się do dziś zastanawiam, jak ja tego swojego Fieda nie zepsułem. Przecież w tym aparacie jest opcja, że najpierw naciągasz kliszę, a dopiero zmieniasz czas naświetlania. Jeżeli zrobisz odwrotnie, jesteś w stanie zepsuć mechanizm. I ja tego nie zrobiłem, nie zepsułem. Wiesz co, ja w piątej klasie podstawówki pierwsze zdjęcia robiłem właśnie Fiedem, bo mój kolega zabrał go na wycieczkę i fotografowaliśmy. I bardzo szybko nauczyliśmy się obsługi. Naszym światłomierzem była tabela naświetleń, ta wiesz, papierowa. No ja już miałem Fieda 5, to już miał światłomierz selenowy i słuchaj, nawet mam dwa egzemplarze, nowiutkie, którymi nikt nigdy nie zrobił zdjęć. Są w pudełkach zapakowane. Udało mi się kupić takie wersje i naprawdę z sentymentu kolekcjonuję. Mam je i po prostu trzymam jak mój pierwiastek taki. Nie? No, pierwszy aparat, którym w ogóle robiłem zdjęcia. To dobry aparat. Ja pamiętam bardzo kontrastowe zdjęcia i to mi się niesamowicie podobało, bo ten kontrast jakby przechodził w to odczucie ostrości, takiej lepszej ostrości. No i tutaj musimy pokazać te pierwsze zdjęcia Darka. Ja już tutaj je uruchamiam. Zobaczcie, debiut fotograficzny, 11 lat. Zresztą to też jest pewien cud, dlatego że, tak jak ci mówiłem, wiesz, nikt mnie nie uczył tak robić zdjęć, jak i nie dał mi informacji, jak je przechowywać. Więc te klisze odnalezione tak naprawdę z 5 lat temu, w jakiś sposób zeskanowane i powiem ci, że są w opłakanym stanie większości, jakby porysowane, pogniecione czasami, popękane emulsje, natomiast tu są 100% klatki, bez kadrowania, czyli jakby ten dzieciak miał jednak oko do pewnych kadrów, pomimo że
No wiadomo, no można by dużo poprawiać, natomiast specjalnie te zdjęcia nawet u siebie na stronie prezentuję w wersji niepoprawionej, takiej jak one rzeczywiście jeden do jednego są na klisze zapisane, tak jak tu widzimy, na przykład już błona jest zniszczona, ale myślę, że po takim czasie też i to jest jakimś takim elementem, który dodaje pewnej wartości. No i wtedy nie miałem jeszcze lampy błyskowej. Wszedłem do kościoła i był koniec zdjęć. Po wyjściu dopiero mogłem zrobić kolejne. Bo na kliszy foto 64 rosyjskiej niestety za ciemno by było. Za ciemno. No niska czułość. A kto wywoływał? Wiesz co, wtedy jeszcze jakiś mojego taty kolega w pracy wywoływał. Po 3 latach już ja zacząłem też wywoływać samodzielnie pracę, ale tych jeszcze nie wywoływałem w tamtym czasie. No fajna pamiątka z początków swojej kariery fotograficznej. No nie wiedziałem, że to się w ten sposób obróci, że wrócę jakby do zdjęć, które tu akurat widzisz wykonywałem jako pewną, wiesz, no zabawę. To jednak wróciłem do tej fotografii i z tej fotografii głównie żyję, czyli z fotografii ślubnej. Wiesz, oglądam te zdjęcia i czuję, że po prostu naciskałeś na spust wtedy, kiedy coś ciebie fascynowało. No, to nie były takie, tak. O, to trzeba sfotografować, to trzeba sfotografować. I tylko szukałeś takich kadrów, które według ciebie były ale to ciekawe. Jest właśnie, ale to widzisz, właśnie to jest to, co ja dlatego powiedziałem, że czapki z głów patrząc na tego dzieciaka, który te zdjęcia zrobił, dlatego że jakby ja w tej chwili mogę analizować i patrzeć na nie trochę innym okiem, tak, mając inne doświadczenia również. I muszę przyznać, że rzeczywiście to są dobre kadry i naprawdę nie ma się czego jakby wstydzić z tych fotografii, tak. Zdolniacha był po prostu. Nie wiem, czy mu coś zostało z tego, natomiast jakby widzisz, no historia się lubi powtarzać i to, co było jakimś takim początkiem, i do tego wróciłem i z tego rzeczywiście w tej chwili, no, przychodzi mi żyć. To ja już może teraz pokażę krótką opowieść dzisiejszych twoich ślubnych, też czarno-białe. No, może zostańmy właśnie w klimacie czarno-białych i to jest krótka opowieść w 8 fotografiach. I dzisiaj troszkę inaczej fotografujemy w ogóle. No, przyjemność pracy cyfrą, która nie ogranicza nas ilościowo, to trochę tak. Można dużo, a rekordziści na moim live'ie, pamiętam, powiedzieli, że jedno wesele to 12,5 tysiąca zdjęć. Ja nie wiem, słuchaj, nawet we dwójkę pracując to jest to potworna ilość. To już nie powiem tak. Dużo, ale to jest potworna ilość. Ja chyba 800 zrobiłem parę lat temu, robiąc dla dobrego mojego kolegi. I dwa Canony 5D Mark III z lampami. I miałem odciski, wiesz, nie byłem przyzwyczajony do takiej pracy, ale te 800 było już dla mnie takim, no, przesytem, bo czułem, że fotografuję z nudów. Tak. Że ach, to jeszcze ale coś to zjadę, wiesz, no, to jest, to jest niestety. Z jednej strony widzisz, fotografia ślubna może się wydawać, można zapisać rzeczywiście w pięknych ujęciach. Zresztą nie zawsze. Czasami to jest takie szukanie, wiesz, ziarenka przez ślepą kurę. I naprawdę im jest. Jakby im mniej się dzieje, tym człowiek wraca dużo bardziej zmęczony, wiesz, z takiej pracy, z takiego fotografowania, bo szukasz po prostu, wiesz, nie masz, wiesz, masz tą świadomość, że nie masz nadal materiału. Masz zwykłe zdjęcia, tak, takie, które zaspokoją klienta, będą zadowoleni, szczęśliwi, bo oni są na tych fotografiach, czyli goście, ich znajomi. Natomiast nie ma tej prawdy zapisanej, nie ma tej swobody, tej lekkości, ale to nie wszystko zależy tylko od ciebie, wiesz, dużo zależy od sytuacji. I one albo się wydarzą, można je próbować wychodzić, natomiast no, na siłę tego nie zrobimy i ze ślubami to niestety wcale nie są proste tematy. To nie jest tak, że to wyjdzie samo i za każdym razem można mieć genialny materiał. Tu naprawdę trzeba dwóch składowych, nie tylko fotograf, ale i to, co się dzieje. Tak, no tak jak powiedziałem, dzisiaj jest troszkę łatwiej. W ogóle miejsca są piękne.
kiedyś to twoje pierwsze wesele, to tam było rozkładane namioty jeszcze, namioty, tak. Podwórko, brakowało oświetlenia takiego fajnego w tym weselnym miejscu, tam gdzie ludzie tańczyli też. Dzisiaj mamy LEDy, kolory. Mamy przede wszystkim aparaty z wysoką czułością, bardzo szybki autofokus. No tak, ale powiem ci, że osobiście dużo bardziej wolę się pojawić w sali, która jest ciemna, która jest w klimacie starego zamczycha, nie wiem, stodoły, niż w białej, jak ja to mówię, białej stodole. Czyli białe ściany, potężne, wiesz, jakieś białe kolumny, wszystko przeszklone. Znaczy przeszklone to jeszcze dobrze, ale powiedzmy biały sufit, jakieś, prawda, żylandory jeszcze kryształowe. Tylko, że to jest trudniejszy świat. Ściany, trudniejszy. Są kolorowe. Nie panujesz nad, ale nie panuje się nad światłem. Wiesz, to światło odbija się. Niestety pracuje się często na błysku, nie? I rzeczywiście przy takiej pracy, wiesz, na kilku lampach nie jesteś w stanie wypracować fajnego klimatu, nie? To wszystko jest takie nijakie. No. Oczywiście też trzeba, tak? No, to jest jakby szacunek dla naszych klientów, tak? Oni sobie wybrali to miejsce i w tym miejscu trzeba to zrobić. No. Tak. Nie ma przepuść. Mi się podobało. Tak. Ja Ciebie zapraszałem, ponieważ bardzo mi się podobają Twoje zdjęcia reportażowe, dokumentalne. Tutaj właśnie teraz wyświetliłem stronę Darka. Zachęcam. A możesz plusik nacisnąć pod menu. Tak, tak wiem, ale ja właśnie specjalnie chciałem pokazać z menu, żeby było widać, że to jest strona. Także tutaj można sobie obejrzeć różne cykle. My oczywiście za chwilkę będziemy o tym mówić, książki i tak dalej. Wszystko na temat Darka i jego fotografii reportażowej, dokumentalnej. Praca, żyjesz jako fotograf z fotografii ślubnej, tak? Tak, głównie. I innych zleceń komercyjnych. Też, dlatego że też prowadzę studio, także czasami, wiesz, czy fotografia produktowa, czasami fotografia eventowa, ale to są takie, można powiedzieć, pomijalne zlecenia, raczej głównie ślubna i okazjonalna. Tak. Dobrze, to nas. Powiedz, jak to jest? Czy ta fotografia zawodowa nie wypala Cię na tyle, że już Ci się nie chce robić swoich? Bo często tak słyszę, że ja też tak czasami miewałem w pewnych okresach swojej pracy zawodowej właśnie jako fotograf, że już mi się nie chciało robić swoich, miałem po prostu dość aparatu. Powiem Ci, Andrzej, że no właśnie to jest dla mnie zaskakujące i w sumie mi się to podoba, że wiesz, jak kończę pracę, odkładam sprzęt, a na drugi dzień jestem tak zmęczony, że biorę aparat i robiąc zdjęcia odpoczywam. Oczywiście, wiesz, robię, jak to zależy, bo czasami tego drugiego dnia też jest zlecenie komercyjne, co jest jeszcze bardziej męczące. Natomiast tak, rzeczywiście udało mi się dojść do sytuacji, w której fotografuję cały czas i wiele osób się mnie pyta, tak, no ile, jak można, tak, no fotografujesz śluby, ile możesz tego fotografować? Śluby, tak, to jest praca, chociaż tam też oczywiście wkładam siebie, jakby chcę zrobić to dobrze w taki sposób, jak ja to widzę. Natomiast następnego dnia, wiesz, no przysłowiowo następnego dnia, ja rzeczywiście każdego dnia niemalże fotografuję, taki, no tych tematów jest dużo, nie zawsze się da robić tylko dokument czy reportaż, czasami jest to po prostu przyroda, tak, dla odprężenia, dla znalezienia oddechu, jakby ta fotografia jest cały czas. No, to, że się jakby nie męczę nią, to w jakiś sposób mnie nawet cieszy. Chociaż martwi mnie to, że przygotowując się do Ciebie, przeglądałem dyski i próbowałem wyszukać zdjęcia, okazało się, że mam straszny bałagan, że tych to zdjęć jest, ja, jest wiesz, to zdjęcia, słuchaj, zdjęcia są rzeczywiście posegregowane, że jest tam rok, mam taki sobie robię foldery 365 łamane 22 i później mam miesiąc i w każdym miesiącu staram się dodawać dni. To ja też tak mam. I wiesz, że tych lat mam kilka i 2019 gdzieś przed live'em rozmawiałem z Andrzejem, że miałem akurat z tego dysku, utraciłem zdjęcia, musiałem je odzyskać, odzyskałem i oczywiście miałem w jednym folderze wszystko. Szczęśliwie, że odzyskałem, nieszczęśliwie, że przez okres półtorej roku ich nie posegregowałem na poszczególne lata. No wpadłem wczoraj na to, że Lightroom ma taką fajną opcję, słuchaj.
że możesz przeimportować i posegregować datami, tak? Ale było tam ponad 30 tysięcy zdjęć, więc nie wyrobił się w czasie. Sporo, sporo. Zaśmiałem się, że masz dwa aparaty i jak się jednym zmęczysz, to pewnie bierzesz drugi i to coś w tym jest, bo na co dzień dla siebie fotografujesz Fuji X100, tak. X100V i no, wspaniały malutki aparacik, który można zawsze mieć przy sobie gdzieś tam w kieszeni, w kurtce. A jakim zawodowo pracujesz? Słuchaj, tym to chyba byś nie poszedł na wesele, by powiedzieli, a wbrew pozorom mały. Czasami na tym też pracuję. Natomiast widzisz, ja już jestem w takim wieku, że no kilka lat, 6-7 lat temu sprzedałem lustrzanki, tak jak ty mówiłeś, i też miałem ostatnie Canony 5D Mark 4 czy 3? Czwórki chyba już były wtedy. I zdecydowałem się przejść na Fuji. No i zdecydowałem się wybrać aparat, który będzie przypominał mój pierwszy aparat, czyli Fieda. Czyli kupiłem wtedy X-Pro 2, a dzisiaj pracuję na X-Pro 3 i co więcej na modelu Duratec, czyli takich srebrnych, trochę tak jak Fied, wiesz. No i nie ukrywam, że słuchaj, na zleceniach takich komercyjnych, ślubnych najczęściej, nie ma prawie zlecenia, żeby ktoś nie podszedł i nie spytał się, pan fotografuje cały czas na kliszach? Wiesz, bo ten aparat wygląda rzeczywiście bardzo retro, tak. Nie? Czasami rozmawiam ze swoimi kolegami, wiesz, jakby z fotografami ślubnymi, się pytają, słuchaj, no ale Sony jest super, albo nie wiem, Canon nowy jest super, tak? Ja mówię, ale mi się nie podoba. Rozumiesz? No i ja siedzę jak ta uparta koza i fotografuję tymi jakby Fuji X-Pro trójkami, słuchaj, tak. I co więcej, fotografuję, wiesz, zawodowo mam dwie sztuki. I jak kończę pracę, co jest śmieszne, bo jak czasami robię zlecenie, powiedzmy sesję zagraniczną, i zrobiliśmy sesję, to ja pierwsze co marzę, to odłożyć te aparaty i biorę ten swój mały X100 i idę dalej w ulicę. I już nie czuję zmęczenia. Zmieniło się to, co powiedziałem, tak. Tak. Zmienia aparat i już się nie. Tak, dokładnie nie tak. Czuję zmęczenia. To prawda. Odkryliśmy tajemnicę Darka. Przejdziemy do zdjęć, bo oczywiście fajnie się rozmawia, oglądając fotografię. Darek powie mi... Ucieknijmy ze ślubu, bo to nie będzie nic ciekawego. Arenę pokazać? Arena leciała przed chwilą, wiesz? Słuchaj, no możemy porozmawiać chwilę o bezcennej, bo to taki projekt dość, myślę, że ciekawy, a myślę, że i znany przez wiele osób, więc może to będzie mało co odkrywczego, co powiemy. Natomiast myślę, że część osób może nie znać kulis jakby powstania tego projektu. Więc może warto o tym powiedzieć. Słuchaj, to jest, śmieję się, że to jest projekt, który zajął mi najwięcej czasu, pomimo że najkrócej go fotografowałem. Niedorzecznym dla mnie byłoby, jakby mi teraz ktoś powiedział, wydanie albumu, bo ten projekt znalazł swoje jakby zwieńczenie wydaniem albumu. Natomiast ja fotografowałem ten temat tylko podczas jednej nocy. I teraz wiesz, jeżeli komuś powiesz, że w ciągu jednej nocy, czyli tych 8 godzin, wykonałeś zdjęcia i jeszcze z tego chcesz zrobić album, wystawę, to wydaje się, album, tak. Wystawę, album, to jest jakby niedorzeczne. Natomiast jest pewne zaplecze tego materiału, ponieważ wiesz, ja pamiętałem z czasów licealnych miejsce, gdzie uciekaliśmy w przerwach kupić pieczywo. Przeważnie to był chleb łamany na 3-4 kolegów, rozłamywaliśmy i jedliśmy sobie w przerwie taki posiłek i to była ta piekarnia. I wiesz, przyszedł taki czas, kiedy jakby był problem z zakupem dobrego chleba, czy też takiego pieczywa, które przypominało smak chleba na zakwasie, taki jak ja pamiętam z dzieciństwa. No i wiesz, przypomniałem sobie o tej piekarni i ktoś tam powiedział, słuchaj, ale ta piekarnia cały czas działa. No ja do tej piekarni wróciłem. No wiesz, wchodzę, spojrzałem przez te drzwi, które tutaj już przekroczyłem podczas fotografii, natomiast wcześniej nie wchodziłem tam do miejsca, gdzie jest ten piec chlebowy. Spojrzałem, słuchaj, ja mówię, coś niesamowitego, takie miejsce i to w środku miasta. I postanowiłem, słuchaj, zadać pytanie właścicielce. Czy ja mógłbym wykonać jakieś zdjęcia tam? Wiesz, no, pani się na mnie spojrzała. Trochę się uśmiechnęła i się spytała, ale po co? Pierwsze pytanie. Ale po co? Standardowe. Wiesz, dopróbowałem coś wytłumaczyć, nie. I jest bariera. I teraz przez okres 2 lat ja do tej piekarni przychodziłem. Oczywiście kupowałem chleb.
nie robiłem tego pod kątem jakby pewnych profitów, że być może mi się uda. Natomiast co jakiś czas chodziłem na temat i rozmawiałem z właścicielką, z panią Zofią, czy jest taka możliwość. Troszeczkę opowiadałem jej o tym, co robię, jak, czym się zajmuję w ogóle, czym jest fotografia dla mnie. I wiesz, i jakby te 2 lata to był taki okres jakby mojego dreptania, ale nie miałem pewności, czy ja wydrepczę kiedykolwiek ten przyzwolenie. No i przychodzi taki czas, to był jakiś lipiec, może sierpień, pani Zofia, kiedy kupowałem chleb, słuchaj, ona mówi do mnie: panie Darku, a może zróbmy te zdjęcia? Wiesz, mnie wmurowało. Mówię, i teraz z jednej strony szczęście powinno być, bo wiesz, no miałeś temat w głowie, wiesz, 2 lata wcześniej, wiesz, miałeś, ja miałem euforię, wiesz, co ja bym tam nie zrobił, nie? Wszystko przygasło. Mijają 2 lata, a ty dostajesz informację, no to zróbmy ten temat. No i ja po prostu nie wiem, za co się wziąć, tak? I z jednej strony miałem bardzo mocny sezon ślubny, więc wiem, że nie mogę teraz tego zrobić. Przełożyliśmy cały jakby etap fotografowania w okolicach początku roku, czyli to był chyba początek lutego, kiedy fotografowałem. Ale w głowie mam, wiesz, galimatias, co ja tak naprawdę chcę zrobić. I wiesz, powstaje koncepcja. Teraz z perspektywy czasu wiem, że to było super 2 lata poświęcone na przygaszenie jakby tej mojej euforii, która być może by spaliła ten temat. Następne miesiące, kiedy ja czekam na ten czas, kiedy będę mógł wykonać te zdjęcia, to jest czas analizy. Co ja bym chciał zrobić? Jak ja bym chciał to zrobić? I powstała pewna bardzo trudna koncepcja. Uświadomiłem sobie, że ta moja fascynacja może być autentyczna tylko raz. Kiedy ja wejdę tej nocy robiąc zdjęcia, to tylko w tym momencie ja będę autentycznie zafascynowany tym, mam nadzieję, czy miałem nadzieję, że będę zafascynowany tym, co ja tam będę mógł zobaczyć. I wiesz, podjąłem decyzję, że muszę zrobić te zdjęcia w ciągu jednej pierwszej wizyty. Że nie będę, mam tą świadomość, nie będę miał możliwości powtórzeń. Nie będę mógł czegoś zrobić dwukrotnie, raz jeszcze podejść do tematu. Nie znając procesu technologicznego, wchodzisz, słuchaj, do takiej piekarni, nie wiesz, co się będzie działo, nie wiesz, co cię czeka i masz tą jedną szansę. Oczywiście, wiesz, no, mając narzędzia, jestem oposażony na 3 aparaty, Fuji X-Pro2. Pierwsze, co zrobiłem, założyłem najjaśniejsze obiektywy, a drugie, co zrobiłem, szybko je zmieniłem na uszczelnione, czyli te ciemniejsze. Ponieważ ilość mąki, która tam była, od razu mnie przeraziła. Mówię, nie, no zaraz będzie wszystko brudne i nie będę mógł zmieniać obiektywów w trakcie pracy. To już wiedziałem, więc postanowiłem jednak pracować na obiektywach uszczelnionych. No i słuchaj, no, powiem tak, fascynowało mnie wszystko. Starałem się robić wszystko, żonglując tymi aparatami, ale też to, co uwielbiam w takim, przy takiej sytuacji fotograficznej, cały czas rozmawialiśmy. To było coś pięknego. Znaczy, ja zawsze fotografując rozmawiam, jeśli robię swoje materiały. Chcę, żeby przełamać jakieś bariery. Zresztą to bohaterka sama potwierdziła, że ona nie czuła. Nie czuła tego, że ktoś z nią był, że ktoś jakby wykonywał te zdjęcia. To wiadomo, na początku jest troszeczkę jakiś niesmak, jakaś taka nowa sytuacja. No wyobraźmy sobie, że to jest wdowa, pani, która nie zatrudnia żadnego pracownika. Wiesz, i ona przez wiele lat pracuje tu sama nocami. A tu raptem się pojawia człowiek z 3 aparatami, jeszcze fotografuje i to przez całą noc. Więc są takie kuriozalne. No ale wiesz, no takie założenie pierwsze i pierwsze przyzwolenie było też na zasadzie, że zrobić zdjęcia, żeby one zostały upamiętnione, to miejsce. No ale wiesz, później jak te zdjęcia gdzieś tam pokazywałem, zaczęły pojawiać się głosy, że no fajnie, fajnie, żeby to gdzieś coś z tego jednak zrobić. I mija kolejny rok. I ja wpadam na genialny pomysł, że może spróbuję jednak porozmawiać z bohaterką i zaproponuję jej wydanie albumu. Chociaż też nie wiedziałem, z czym się będę mierzył, bo nigdy nie wydawałem albumu fotograficznego i nie zdawałem sobie sprawy z ilości prac, ilości energii, którą trzeba będzie włożyć. Wiesz, to myślałem, że to będzie tak po prostu. Prosta piłka, tak? Łatwa piłka. No i teraz jest taka anegdotka. Słuchaj, kiedy poszedłem do pani Zosi, miałem dzisiaj wziąć ze sobą album. Mam nadzieję, że wiele osób kojarzy album Macieja Fischera o świniach. Album, który jest podobnej wielkości jak album Bezsenna. Jest troszeczkę grubszy.
No i ja poszedłem na bardzo trudną rozmowę z panią Zofią. No, zaproponowałem jej, że pani Zosiu, chciałbym to wszystko, co zrobiłem, jednak urzeczywistnić, urealnić i zrobić z tego materiał taki fizyczny, czyli album. No ale wiesz, no, to tak jak większość ludzi zagadniona na ulicy nie wie, czym jest album fotograficzny, tak? Ona też tego nie wiedziała. Miałem przykładowy album ze sobą, czyli album o świniach. I opowiadam, wiesz, tej mojej bohaterce, co ja mógłbym zrobić, że jakbym chciał to zrobić. Miałem oczywiście fotografie, wiesz, wydrukowane, też jej pokazywałem. No i, a czym jest ten album? No i ja pokazuję album. I ona zaczyna oglądać. A tam są świnie. Wiesz, śmieszne jest to jeszcze, znając troszeczkę zaplecze tego miejsca, ponieważ dochodząc do tej piekarni, w czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły, trzeba było przejść obok chlewni. Ponieważ oni jako małżeństwo zajmowali się, wiadomo, mieli swoją piekarnię, ale również mieli świnki na własny ubój, więc to tak trochę śmiesznie wyszło, no ale no, ostatecznie się udało. Także album został wydany szczęśliwie, udało się dokonać wydruku i no i cóż, no, jest to takie moje pierwsze dziecko. Zresztą udało się tu w różne rzeczy przekabacić trochę. No zobacz, jak album wcześniej był w pudełkach i jest w okienku. W tej piekarni tamto okienko, które widzimy, które jest na fotografii jednej z pierwszych, czy było, to w tym okienku zawsze na tej paterze, która tam jest teraz pusta, był bochen chleba. I jeżeli w tym okienku było widać chleb, to znaczy, że ten chleb był do kupienia, bo to była piekarnia, słuchaj, że na chleb trzeba było się zapisywać. Tutaj, jak przyszedłeś z ulicy koło godziny 8-9, to tego chleba już raczej nie kupiłeś. Po prostu go już nie było. I mamy to zdjęcie, tutaj możesz pokazać. Słuchaj, ono się wyświetlało. Na samym końcu będzie takie zdjęcie, tam przy okienku przedostatnie. To tak? Tak, to tu będzie widać to okienko, bo chyba, że chcemy zobaczyć zdjęcie albumu, możemy też pokazać. Bo mamy też, są w folderze, więc można, książka, tak. Chociaż samego pudełka chyba nie będzie. W każdym bądź razie widzisz, powstała koncepcja, zresztą tutaj mój serdeczny przyjaciel Adrian Mirgos, człowiek z tysiącami pomysłów w głowie, podjął się koncepcyjnego rozwiązania, jakby przygotowania, wiesz, projektu tego albumu. No i rzeczywiście obwoluta, która jest w tym albumie, jest formą nocy, która przesłania całą tą, wiesz, opowieść. W napisie widzimy sen, natomiast pod spodem, jak zdejmiemy tą obwolutę, dopiero jest tytuł albumu. Czyli ten sen to przykrywa, wiesz, pewną opowieść, której my nie możemy doświadczyć, ponieważ większość ludzi śpi w czasie, kiedy ta praca jest wykonywana, tak, w nocy. Wobec czego po zdjęciu obwoluty dopiero zobaczymy, jakby jest natłoczony napis bezsenna. Trochę tak jak skórka chleba, jak dłonią dotkniesz, to czuć jakby tą, wiesz, strukturę chleba wtedy dopiero, nie? Tak. Ale to rzeczywiście, wiesz, ja jestem zdania, że rzeczywiście w takich książkach warto te rzeczy dodatkowo dokładać jeszcze, żeby troszkę tych opowieści również dać w formie takiej fizyczności tego produktu. Nawet, jak nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, tutaj jest bardzo duża płócienna, jakby grzbiet tutaj płócienny, dlatego że część ciasta, która jest na bułki przygotowywana, była okrywana na przykład lnianymi takimi płachtami, nie? I stąd pomysł na to, żeby taka lniany grzbiet tego albumu również był wykonany. Tak, zauważyłem właśnie te lniane okrycia dla ciasta. O, nawet mam to zdjęcie, już Państwu pokazuję. Coś takiego. I nie wiem, czy przemyślany projekt. Tego może nie będzie do końca widać, natomiast czerń zadruku w albumie, nie wiem, czy się nam uda to pokazać. Sekundeczkę. Słuchaj, tu jest tak jakby przeprószone mąką. To nie jest taka głęboka czerń, że i każdy album ma inne, jakby wiesz, te przebarwienia, ponieważ to jest papier, który się, no, przeklinany przez drukarza.
jak wybrałem papier, to rzeczywiście było wielkie niezadowolenie w drukarni, że to ten papier i jeszcze co więcej robione w duotonie, czyli taka technika, wiesz, każda fotografia, każda strona jest zadrukowywana jakby dwoma płytami. Czyli ta warstwa, wiesz, czarno-bieli, jakby nakładana farba jest dwukrotnie, nie? No i co więcej, ten papier bardzo chłonie farby, więc no, ciężki zadruk. Nie wiadomo, co nam z tego wyjdzie, wiesz, nie uzyskasz takich mocnych, głębokich czerni, ale na tym mi zależało, żeby było to troszkę przeproszone mąką. No także czyli to taka, takie... Tak, to, taka rzeczywistość tak. tego miejsca. Album jest do kupienia? Tak, jest do kupienia na mojej stronie. Był jakiś czas na Bukowie, był chyba w Leica Store, cały czas jest dostępny, natomiast tam za każdym razem po złożeniu zamówienia najpierw ja wysyłam album w tej chwili. Kiedyś tam były na stanie, natomiast w tej chwili na mojej stronie jest wysyłką tak naprawdę z dnia na dzień, także bardzo szybko i zawsze jest dostępny. Czyli i jeszcze nakład jest niewyczerpany, także... Także zapraszam. Ja pokażę. Właśnie tak, strony. Książki, tam w zakładce książki, tak. Jest zakładka książki, o właśnie. I można wybrać. I jest bezcenna też. Bezcenna. 65 zł. Także polecam. Bardzo, bardzo fajne wydanie. I warte posiadanie w swojej bibliotece domowej. Świetny projekt. Jedna noc, jeden dzień. Tak zastanawiałem się, czy w ogóle reportaż tak, oczywiście, to, ale to jest dokument, to jest opowieść o miejscu i zazwyczaj tego typu zestawy tworzy się w dłuższym terminie. Tak. Ty powiedziałeś, że nie chciałeś pójść tam drugi raz. Chociaż pomysł się pojawił. Wiesz, kiedyś przy spotkaniu z Arkiem Golą rzeczywiście padła propozycja, że może pojawiłby się raz jeszcze. I wiesz, że nawet by doszło do tego, ponieważ byłem umówiony na ostatni dzień, kiedy ta piekarnia funkcjonowała. I znając termin, datę, byłem już umówiony, że na ostatni dzień się jednak pojawi. Natomiast no, choroba zmogła jakby właścicielkę. Koszty, które i tak już były wysokie, bo to był początek 2022 roku, spowodowały, że rzeczywiście ona się rozchorowała i piekarnia już nie działa od półtorej roku. I ostatniego wypieku nie było. Czyli piekarnia jakby została zapisana w albumie, już nigdy nie będzie otwarta. Także to jest historia, tego już nie ma i możemy tylko obejrzeć, tak, i posmakować. Chociaż pomieszczenie cały czas funkcjonuje. Tam miałem kiedyś pomysł i nawet rozmawiałem z panią Zosią, żeby zrobić tam wystawę jeszcze taką właśnie z bezsennej, wiesz, z pracami bezsennej. No zobaczymy. To znowu to ciasto, jak ja to mówię, trzeba urobić, ponieważ znowu ten grunt jest troszkę taki no, chropowaty, bo wiadomo, no, jest ta obawa, że to nie jest odpowiednie miejsce, że jest kurz, że tam znowu, wiesz, jakby to już nie funkcjonuje. No, ale może się rzeczywiście coś uda z tym zrobić. To jest taki, być może taki projekt na, jak ja to mówię, w międzyczasie. Jeżeli nie ma się na coś czasu, to zawsze w międzyczasie jeszcze można kolejny pomysł znaleźć i wtedy czas się też znajdzie. Tak. No, często jest tak, że dokładamy ciągle nowe pomysły. Fajne, wiesz, mi się to bardzo podoba, że te miejsca, które tworzyły, były ważne dla społeczności. Ty mieszkasz w Garwolinie, w sumie to nie jest duże miasto i zauważyłem, że ty tam jesteś po prostu wszędzie obecny z aparatem. Fotografujesz, utrwalasz praktycznie historię dnia dzisiejszego, ale też pokazujesz, że coś przemija, bo ta piekarnia przestała istnieć, za chwilę znowu coś zniknie. No powiem ci, że tych, robiąc różne projekty, no właśnie to mnie najbardziej uderza, że najczęściej te projekty, które robię albo zrobiłem, pokazują koniec pewnej sytuacji, wiesz? I tak jak wspomniałeś o Garwolinie, to możemy wspomnieć o trochę innym projekcie, czyli o Józefie. Taki człowiek zasłużony dla miasta Garwolin i to też już osoba nieżyjąca.
Natomiast, wiesz, tutaj był inny temat. Ten człowiek, który tutaj jest widoczny, drugi poza panem Józefem, zaproponował mi, że, mówi Darek, jest taka osoba zasłużona dla miasta i coś by trzeba było zrobić, żeby go upamiętnić. Wiesz, ja nie lubię tematów narzuconych. I bardzo mi ten temat jakoś tak, wiesz, nie wszedł mi od razu. No i Adam co jakiś czas do mnie dzwonił, czy coś z panem Józefem możemy zrobić. No i wiesz, i przyszedł taki czas, że rzeczywiście umówiłem się. Mówię, dobrze, pójdźmy do pana Józefa. No i jeżeli, jak wiesz, już jak wszedłem do tego domu i w jego świat, to wiedziałem, że to jest temat, który trzeba zrobić, ponieważ to jest człowiek, pedagog, który pracował w garwolińskiej szkole podstawowej, uczył geografii, matematyki bodajże, mnie nie uczył, więc jakby tutaj z opowiadań tylko wiem. Natomiast miał niesamowite opowieści związane z Garwolinem. To jest człowiek, który był skarbnicą wiedzy. I wiesz, i tu był projekt, który wiedziałem, że... Jedno wiedziałem od razu, że gdyby była jakakolwiek publikacja, to tytuł jest jakby już znany. Wiesz, w momencie, kiedy ja włączyłem rejestrator i pan Józef wiedział, zresztą to był człowiek, że jak my przychodziliśmy, to tak jak na tej fotografii widać, on wstawał. Zawsze, wiesz, to był taki szacunek, który on miał z dawnych lat wypracowany, że jak wchodziłeś, to on zawsze wstawał. I jak zacząłem nagrywać i on już wiedział, że zaczynamy nagrywać, bo on był tego świadomy, że on będzie, jakby, że chcemy uwiecznić pewne opowiadania, i on powiedział takie słowo, urodziłem się w Garwolinie, to było pierwsze zdanie. I ja wiedziałem jedno, tytuł już mam, ale co dalej, nie wiem. I słuchaj, tych nagrań było zrealizowanych chyba z 5 razy u niego byłem. Różnie, po 1,5 do 2 godzin. Ale to też była trudna sytuacja, bo fotograficznie tu się nic nie działo. Siedzieliśmy przy stole i pan Józef opowiadał, wiesz. I teraz, jeżeli mi coś zaświtało, że ja wstanę, zrobię zdjęcie od góry, jakoś inaczej, to pan Józef, słuchaj, milkł. I w tym momencie już nic nie mówił. Więc ja wiedziałem, że jak ja wstanę, to jakby, wiesz, przez kolejne 15 minut nic się nie dzieje, bo pan Józef próbuje sobie przypomnieć, o czym dokładnie była rozmowa, lub próbował coś powiedzieć, czy odpowiedzieć na pytanie, które było zadane. Chociaż, wiesz, on nigdy nie potrafił odpowiedzieć na pytanie. On zawsze na zadane pytanie, wiesz, poruszał tysiące różnych tematów i nigdy nie odpowiadał na pytanie wprost. Zresztą to jest taka książka, która ostatecznie wiedziałem, że coś z nią trzeba zrobić w momencie, kiedy się dowiedziałem, że pan Józef umarł. Więc mówię, no materiał jest, wiesz, fotografie są zrobione, troszkę tych fotografii trzeba było zrobić więcej i ta książka jest wzbogacona również fotografiami już nie tylko z tego momentu i z tego miejsca, ale fotografiami wykonanymi na terenie Garwolina, które troszkę jakby, wiesz, obrazują pewien przekaz tej książki, przekaz tych opowiadań, żeby trochę, wiesz, wzmocnić całość tej narracji, która tutaj jest. To jest na przykład szkoła, w której on uczył, nie? I posłuchaj, udało mi się zachęcić do udziału w projekcie osoby, które dokonały transkrypcji tekstu, co też nie było trudne, ponieważ ten tekst nie mógł być przepisany jeden do jednego. Jakby, wiesz, jeżeli ktoś jest, odpowiada na konkretnie zadane pytanie, to wszystko jest proste. W momencie, kiedy porusza tysiące wątków w każdym jakby zadanym pytaniu i za każdym razem to są inne rzeczy, to trzeba to jeszcze poskładać. I druga rzecz, zachować jego pewien jakby styl wymowy. I on był dość specyficzny, ten styl wymowy. I jakby osoby, które z nim funkcjonowały, jakby znały go. I to, co jest dla mnie pocieszające, to osoby, które przeczytały tą książkę, mówią wprost. Tak jakbyśmy słuchali opowiadań pana Józefa, tak? Bo ten człowiek rzeczywiście, słuchaj, jak on się pojawiał na mieście, on był w stanie stanąć z tobą z godzinę czasu i ci opowiadać, co na tej ulicy było, kto na tej ulicy żył, jakie były tu historie, jak były wykonywane prace, jakiekolwiek, wiesz, miał niesamowitą wiedzę i to rzeczywiście, ta książka, pomimo, że się, wiesz, nazywa Urodziłem się w Garwolinie i mówi w dużej mierze o Garwolinie, to porusza bardzo dużą, wiesz, jakby pokłady historii, które warto naprawdę i zresztą bardzo miło można przeczytać, no. Także książka jest też świetna, ja ją czytałem. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, znowu tu jest przemycone, pan Józef ma bardzo delikatne dłonie, wiesz, to jest osoba już, która miała swoje lata, ponad 90 lat i miała bardzo delikatną skórę na dłoniach. Okładka w tej książce ma 30% domieszki skóry naturalnej.
po to, żeby było to odczucie naturalności, takiej, wiesz, delikatności, nie? Niesamowite. No, także to też jest, zresztą papier w środku tak samo był wybierany i mieliśmy wielki problem, bo płynął z Danii, nie dopłynął, trzeba było szukać gdzieś, prawda, w innych krajach, bo nie był w Polsce osiągalny, więc no niestety z wieloma rzeczami trzeba było się borykać, żeby ujrzała światło dzienne. Na szczęście, no tutaj miasto Garwolin podjęło się wydania tej książki, Szatoba. Książka jest świetną opowieścią o przeszłości i to są takie krótkie historyjki, które, jak powiedziałeś, tam jest milion wątków. Tak. Nie wszystkie zostały nawet w książce, wiesz, opracowane, bo ja to zawsze mówię, wiesz, pojawiały się zarzuty, a dlaczego o tym jest nie napisane? Dlaczego to jest nieporuszone? Ja powiedziałem, ja mogę zrobić wytrych, wiesz, jakby pewien otwór, niech ktoś, kto się zna na historii, jakby ma ku temu swoje, wiesz, przygotowania, wiesz, jakieś zamiłowania, niech ciągnie. Ja uważam, że jest jakby zrobiony fundament, tak. Słuchaj. I to jest to, co ja mogłem zrobić najlepiej. Nie czuję się odpowiednią osobą, żeby ciągnąć historyczne wątki, jakby, wiesz, no, zresztą w książce jest informacja, że nie analizowaliśmy, nie weryfikowaliśmy jakby tych historycznych wszystkich jakby przekazów, czy one są na pewno prawdziwe, czy nazwiska są niezmienione, dlatego że miała być zachowana być autentyczność. Jakby, wiesz, no, ja jestem fotografem, także cieszę się, że ona rzeczywiście została wydana, natomiast niech będzie tym wytrychem jakby dla tych, którzy chcieliby coś więcej jeszcze, tak? To jest też fajny wzór dla innych. Polecam takie historie robić. Ja żałuję, że nie nagrywałem tego, co opowiadała moja świętej pamięci babcia. Opowiadała przepiękne historie. Fascynowały mnie, ja uwielbiam historie, więc lubiłem słuchać, jak babcia opowiadała. Oczywiście niewiele pamiętam z tego, byłem dzieckiem. Potem, jak już byłem nastolatkiem, myślałem, fajnie byłoby to nagrać. Ale to były takie czasy, że zdobyć dyktafon, tak, to było coś. Dzisiaj mamy to wszystko w telefonie, można zrobić zdjęcia, film, nagrać sam dźwięk. Wtedy to było trochę kłopotliwe. Więc słuchałem i zawsze mówiłem, że to zrobię. Teraz słucham opowieści mojej mamy i też są fascynujące. I też liczę na to, że kiedyś to zrobię. Wiesz, raczej ja tak sobie myślę właśnie, że wiesz, tak jak nie czułem tego projektu, to co powiedziałem, że ja nie czułem tego. I jakby odwlekałem ten moment pierwszego jakby dotknięcia tego tematu. Tak, w momencie, kiedy włączyłem dyktafon, to co ty powiedziałeś, jak byłem dzieckiem, przyjeżdżali moi dziadkowie, rodzice mojego taty i kwieciście mój dziadek po prostu opowiadał. I wiesz, dla mnie te opowieści to były właśnie takie opowieści dziadka. I to otwiera pewną furtkę. Zresztą ja mam wrażenie, że chyba wszystko, co w tej fotografii mimo wszystko robię, jeśli chodzi o te nawet projekty dokumentalne, reportaże, one zawsze mają, jakby wiesz, ten grunt pierwszy, to gdzieś ta fascynacja z dzieciństwa wyniesiona. Zresztą ten projekt o cyrku, który też chwilę wcześniej pokazywałeś, to też projekt, który powstał z fascynacji dziecięcej, bo wiesz, to był przypadek, że ja przejeżdżając zobaczyłem mały cyrkowy namiot, wiesz, i u mnie się otworzyła klapka, cyrk, ale wiesz, jechałem ze swoim przyjacielem już nieżyjącym, Pawłem, i ja miałem taki pomysł, ja bym chciał wejść do środka tego cyrku. Jechaliśmy zresztą na spotkanie w Muzeum Powstania Warszawskiego, były spotkania wtedy fotograficzne, one cały czas są. Było wtedy z Markiem Lapisem i ja mówię, zajadę, mówię, chodź Paweł, pojedziemy razem. No i wiesz, ja tak powiedziałem temu mojemu przyjacielowi, mówię, słuchaj, ale ja bym tam chciał wejść. I pojechaliśmy do tej Warszawy. Wróciliśmy, godzina była może już po 22, przed 23. Ja wiedziałem, że ten cyrk był rozłożony w tej miejscowości, ale nie wiedziałem, co będzie następnego dnia. Słuchaj, ten mój przyjaciel dzwoni do mnie, Darek, następnego dnia cyrk jest w Miastkowie Kościelnym, taka miejscowość, wiesz, niedaleko Garwolina. I ja już wiedziałem, że o godzinie 6 rano jestem w Miastkowie, słuchaj. No i jak pojechałem, to na ponad tydzień czasu wsiąkłem, tak? I przyjeżdżałem czasami po 2-3 razy dziennie do tego miejsca, później do kolejnego. Jakby jeździłem z tym cyrkiem, zresztą piękne jest to, że w tym roku też ich odwiedziłem, bo się okazało, że byli niedaleko. Nie miałeś problemu z
ze zgodą. Słuchaj, ja, pierwsze o czym ja myślałem, jak uzyskam zgodę. Wiesz, to są rzeczy, które, to co ci powiedziałem, że fotografia stała się pracą jakby taką po odejściu z pracy zawodowej, ale na studiach ja na przykład, wiesz, zajmowałem się akwizytorstwem. Czyli, wiesz, akwizytora nikt nie lubi. Tak. Tak. Ale to jest praca na pierwszym roku studiów, która pozwoliła mi, jak ja tak, wiesz, z perspektywy czasu, wiesz, w momencie, kiedy otwierasz drzwi, ktoś ci otwiera drzwi, wiesz, pukasz, to jest niedziela, po południu, wiesz, ludzie jedzą obiad, nie? Stoisz z nadzieją, że ktoś kupi żaluzję, zamek, wiesz, gerdę antywłamaniowy, bo taki wtedy sprzedawałem. Kto, wiesz, otwiera ktoś drzwi, masz nadzieję, a tu czego? No i trzeba, słuchaj, przełamać lody. I powiem ci, że to była taka szkoła umiejętności wejścia w kontakt z drugim człowiekiem. Nie ukrywam, że zawodowo później się zajmowałem negocjacjami i jakby tym kontaktem handlowym. I rzeczywiście tutaj, wiesz, miałem oczywiście w głowie, jak ja mam to rozegrać? Przecież nie znam tych ludzi. Jeżeli się okazało, że właścicielką jest Ukrainka, która mówi po polsku, ale nie tak całkiem dobrze, nie? Więc to też była pewna bariera. Ale wiesz, ja uważam, że trzeba powiedzieć przede wszystkim, jakie mamy intencje. Ktoś musi odczytać twoje intencje. Jeżeli nie ma, no, wiesz, na to możliwości, no bo cię nie zna, tak? To najlepiej je, jakby wiesz, wyłożyć, powiedzieć, wiesz, z jakimi ty intencjami przychodzisz, dlaczego ty te zdjęcia chcesz robić, tak? Więc oczywiście to uczyniłem. Już się mogłem podeprzeć, wiesz, wydanym albumem Bezsenna. Oczywiście go ze sobą miałem jako gift, czy jako prezent, czyli albo przekupstwo, słuchaj. Więc dostałem bardzo szybko zgodę i już jakby już przyjeżdżając o tej 6 rano zostałem tam już do godziny 11. Później po południu przyjechałem jeszcze dwukrotnie i później przez kolejne dni rzeczywiście wędrowałem z tym cyrkiem. Ale to co, dlaczego wspomniałem o tym dzieciństwie? Dlatego, że za dzieciaka, wiesz, ja pamiętam cyrk jako takie miejsce, gdzie wyczekiwało się jesiennej pory. Jesienną porą do Garwolina przyjechał cyrk, przyjeżdżał. A ja mieszkałem w miejscowości obok Garwolina i wiesz, w małej wiosce rodzice mieli gospodarstwo i zawsze mi się to kojarzyło, że jak zbierane były takie buraki pastewne, to wtedy zawsze był cyrk. I rzeczywiście, wiesz, to też taki sentyment gdzieś w tej głowie, że wiesz, jakby to otwiera takie klapki, że ten cyrk na arenie to ja widziałem niejednokrotnie. Natomiast znowu, wiesz, teraz z tą świadomością życiową mnie interesowało to, co tam się dzieje na zapleczu, wiesz? Jak ci ludzie pracują, wiesz? Jak to jest zorganizowane? I naprawdę, wiesz, to jest całkiem inne, w cudzysłowie, przedstawienie w tej arenie. Ona jest taka wyzłocona, wiesz, złote napisy, czerwona okładka. Natomiast opowieść wcale nie jest taka słodka. Nawet bym powiedział, że to taka, no przynajmniej tak miało być, że ciemiężna praca, ale też, no właśnie, dobór papieru, tak samo jest szorstki. Zresztą ciekawostka, słuchaj, w tym albumie jest takie zdjęcie króla, który był ostatniego dnia wtedy w pracy, ja zrobiłem zdjęcie. Jak się dowiedziałem później, on szedł na operację, po tej operacji odjęli mu dwie nogi. Jak dostał ten album, ten człowiek rozpłakał się, słuchaj, jak dziecko, że został jeszcze jakby, wiesz, udokumentowany, że on jeszcze na tych swoich nogach stał. To jest ten człowiek właśnie. W tej chwili już nie żyje, z tego co wiem, już nie żyje, niestety już zmarł. Więc jakby to też fajne, wiesz, że udaje się pewne rzeczy jakby urzeczywistnić. W tym albumie osoby, które go mogą, zakupią być może, jest też tekst. No, zawsze w albumie chcę, żeby pojawiła się jakaś notka, wiesz, taka urzeczywistniająca troszeczkę, wiesz, urealniająca opowieść. I poprosiłem panią Wierę, żeby taki tekst napisała. Wiesz, jak ja przeczytałem tekst, który ona mi napisała, notabene ołówkiem na kartce, pisane jak na kolanie, prawie nie do rozczytania. I posłuchaj, ona na samym początku napisała, że jej marzeniem zawsze było być osobą występującą na scenie, ale jak się dowiedział o tym jej ojciec, to ją powiedział, że ją zabije. To w takich słowach. I ostatnie zdanie, które było przed nią napisane, było coś takiego, że ona chce umrzeć na scenie. Ja wiesz, miałem taką sytuację takiej niezręczności, co z tym tekstem zrobić. On był poddany edycji i wiesz, zdecydowałem się, żeby jednak
te słowa zostały jakby zachowane, dlatego że one bardzo mocno są takim, jakby wiesz, autentycznością, nie? Że to nie jest nic sztucznego. Zresztą po otrzymaniu albumu ja zadzwoniłem, słuchaj, do właścicielki, bo jej wysłałem tam jakąś partię tych albumów w podziękowaniu i pytam się jak. Jej córka też ma cyrk i ona mówi, zresztą ten cyrk jej się nazywa Katarzyna, tytuł książki jest Arena, ale cyrk Katarzyna. Panie Darku, jak ta moja córka zobaczyła tą książkę, to jak ona na mnie krzyczała, że jak ty mogłaś się zgodzić, żeby te wszystkie rzeczy pokazać, że to nie tak ładnie, że tylko scena powinna być pokazana, że jak ty mogłaś do przyczepy tego pana wpuścić. Ale mówię, pani Wiero, ale pani wie, o co chodziło. Tak, ja wiem, mówię, a córka kiedyś jakby zrozumie jakby też i tą moją jakby rolę w tym wszystkim, nie? No i to tak, ty widzisz, no... Też się cieszę, że udało się to jakby tą formę książkową włożyć. Nie wiem, czy już przestałeś wyświetlać, bo tu jest też fajna rzecz, o której chwilkę ci wspomniałem. Może znajdę, żeby to było widać. Nie wiem, czy to będzie bardzo widać. Zielona nić jest w tym albumie. Ten album jest szyty zielonymi nićmi. I pomysł jest taki, żeby wpleść tą trawę. Ponieważ to jest malutki cyrk, malutki namiot cyrkowy i oni jeżdżą po małych miejscowościach, które najczęściej nie mają placów targowych, a namiot rozbijany jest często na pastwiskach, zwyczajnych pastwiskach, wiesz, przy tych miejscowościach. No i ta zielona nić ma jakby dawać tą intencję, wiesz, tej zielonej trawy, nie? Taki też takie dodatkowe. To jest po prostu życie. Ja z jednej strony rozumiem intencję córki, która chciała, żeby pokazywać tylko to, co piękne, ale... Ale to jest piękne właśnie. To jest właśnie piękne, to w dokumencie, no właśnie, to jest piękne, jest najpiękniejsze. I ty w swoich zdjęciach często właśnie pokazujesz to, co jest takie surowe, proste, ale jest właśnie najpiękniejsze, bo z czasem, starzejąc się, zaczynamy tęsknić. Jak wspominamy dzieciństwo, myślimy sobie, kurczę, to wchodzenie na drzewo było całkiem fajne. Tak. Zaglądanie w miejsca, które były niebezpieczne, bieganie po dachach, jakiś komórek. No, ja osobiście musiałem zajrzeć wszędzie, wszystko mnie fascynowało. Wszystko wydawało mi się niesamowicie bajkowe, tajemnicze, że tam coś jest. No dzisiaj, sięgając po aparat, myślę podobnie, że jeśli to sfotografuję, to co jest przecież zwykłe, będzie właśnie bajkowe, będzie niesamowicie piękne. No, trochę tak jest. Ty to robisz właśnie, fotografując czy pana Józefa, jego otoczeniu, w jego domu, w naturalnym świetle. Pokazujesz jego piękno, taką prawdziwość jego życia. I ja wiem, że każdy mówi, nie, no tutaj powinniśmy teraz posprzątać. I to samo mówi pan Józef. Tak, tak i... że tutaj to trzeba pochować, to coś, ale to nie to. To z naszego punktu widzenia właśnie fotografów, im więcej jest na tej fotografii, tak, tym mamy więcej informacji. To jest bardziej kompletna opowieść. I no wiesz, wtedy można z tego odczytać, tak? No jeżeli weźmiemy fotografię, wiesz, Józefa na tle jego komódki z tym, prawda, z bibilotami, które tam miał, gdzieś to tutaj nawet widać już, tak? Mamy, słuchaj, mamy papieża, mamy naszego skoczka Małysza, tak? Mamy gdzieś tam różaniec, mamy krzyż, czyli mamy informacje, mamy patriotyzm, był niesamowitym patriotą. Wiesz, to przywiązanie, jakby... To formułuje jego świat, jakby określa jego, tą przestrzeń. To jest jego życie, to jest jego świat. Wiesz, i to jest przepiękne, bo trochę żałuję, bo pan Józef w pewnym momencie zaproponował mi, że następnym razem wejdziemy do kolejnego pokoju, gdzie żył jego zmarły syn i który robił modele samolotów, statków i tych modeli było tam bardzo dużo. No u mnie się losy życiowe jakoś tam pokiereszowały wtedy i rzeczywiście to musiała nastąpić pewna przerwa i do tego pokoju już nie wszedłem. Zresztą problemem była każda wizyta u pana Józefa, bo za każdym razem się zaczynała tym samym. A kim pan jest?
Ale to po co pan przyszedł? Ten człowiek nie pamiętał tego, co było tydzień temu, nie pamiętał, co było 2 tygodnie temu, pamiętał, co było 50 lat temu idealnie, prawda? Więc to było za każdym razem, można powiedzieć, wejście na nowo w ten jego świat, co było za każdym razem tak samo trudne. Ale a propos tych zakazanych miejsc, może ja nie mam aż tak, że tak wiesz, pakuję się w te zakazane miejsca. Mam swoją przyjaciółkę Agnieszkę, pozdrawiam, mam nadzieję, że nas słucha. Jest takie miejsce tutaj, taka fajna opowieść jednego z opuszczonych domów na Żuławach. I możemy zobaczyć, bo to jest taka opowieść 9 fotografii, gdzie nie będzie człowieka. Które to jest? Dobra, zaraz zobaczymy. Dom Żuławy. Muszę państwu powiedzieć, że Darek przyniósł bardzo dużo zdjęć. Nie wiemy, co nam będzie potrzebne, tak? Moglibyśmy tutaj naprawdę długo opowiadać. Tu za mnie? Czekaj, uchodźcy, człowiek. Ja nie mam takiego dobrego wzroku, jak ty, dom Żuławy tutaj. Oto. Jest. Tak, i weźmy, przelećmy już do tych pojedynczych zdjęć, do tych fotografii. I to jest taka opowieść życia ludzi w tym domu, których tu już nie ma. Wiesz, czasami mam wrażenie, że warto fotografować to, co nam mówi serce, dusza, nie wiem, to, co mam w głowie, chcę to zrobić, bo okazuje się, że można z tego opowiedzieć później historię. I mamy historię domu, domu opuszczonego, domu, który widać, kto zamieszkiwał nawet. Będzie pokazana również para, która tutaj jest sfotografowana, jest ich portret sfotografowany. Możemy domniemać, wiesz, że to byli państwo, którzy mieli jakby swoje obejście, bo tu też chyba będzie za chwilkę tak choinka, te ilości szpargałów, jakby wiesz, które pozostały po nich. I mamy to odchodzenie, czyli jakby było to wejście pierwsze, odchodzenie, ten symboliczny krzyż. Zresztą to zdjęcie zrobiłem jako pierwsze chyba. Natomiast przy takiej opowieści pokazane ostatnie dodaje pewnej, wiesz, symboliki, nie? Że ten opuszczony dom kryje pewną opowieść. No, oczywiście my jako fotografowie możemy sobie tą opowieść, tą interpretację jakby dowolnie tak skonfigurować, ale myślę, że to czynimy zawsze według własnego, wiesz, własnych takich przeżyć, własnych jakby doświadczeń życiowych, nie? I zawsze jestem zdania, że warto to robić. Zrobiłeś... A nawet widać, tak. Tak, tutaj pokazane są wszystkie zdjęcia. Tak, tu są wszystkie zdjęcia, które wykonałem w tamtym czasie i widać, które zdjęcie było jako pierwsze wykonane. I ta opowieść później była zagęszczona chyba do 12 fotografii, a później do tych 9. 2, 4, 6, 8, tak, 12. Natomiast jeszcze tu było troszkę za dużo i postanowiłem to jeszcze zagęścić. I to jest wiemy doskonale, że fotografia uwielbia, jak ja zawsze mówię, że to jest taka dziedzina matematyki, fotografia, która poprzez odejmowanie dodaje. Tak, to prawda. I ja tak, wiesz, patrząc na to wersję pełną, zastanawiam się, gdybyśmy powycinali te zdjęcia i rozłożyli na stole i poprosili kilka osób. Każdy mógłby ułożyć całkowicie inną swoją historię. 9 zdjęć. Tak, 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 dlatego że każdy ma swoje, słuchaj, jakby swoją narrację, którą ma gdzieś tam w sobie, wiesz. Druga rzecz, zależy to też w dużej mierze od naszego nastroju, nawet tego dnia, wiesz. Jednego dnia widzimy inaczej tą opowieść, a tak, drugiego działają na nas całkiem inne bodźce. To są praktycznie symbole. Czy lustro, obraz. Tak, tak. To wszystko ma znaczenie. I czy tutaj kalendarz z datą, to też jest przemijanie tak, czasu. Tak, tak, tak. No, a data na drzwiach tam jest chyba 1860 rok. Także naprawdę stare budownictwo żuławskie, piękny, opuszczony dom. I tutaj muszę przyznać, że zawsze jestem tym drugim, który raczej wchodzi, właśnie ta Agnieszka się wciska wszędzie, a ja za nią, wiesz. Jesteś jakby zapisie socjologicznym Zofii Rydet, bo ona wchodziła do domów zamieszkanych. Takich, ale to, które za chwilę znikały. No, ale to Andrzej, wiesz, to mi wspomniał kiedyś właśnie Zbyszek Furman, analizując moje zdjęcia. Możemy przejść do innego folderu, wiesz, bo kilka tych fotografii postanowiłem tutaj dorzucić. Może taki portret przy okazji, albo człowiek przy okazji, coś takiego chyba jest. Tak, i to są fotografie, które ja kilka wybrałem. Ja robię przy okazji moich zleceń ślubnych, czyli jeśli jestem już na... Wiesz, fotograf ślubny ma niesamowite przyzwolenie pewne, a tu akurat już nie, ale następne już będą pewnie
ma przyzwolenie do wejścia w pewne światy. Wiesz, one są zamknięte z natury. To też jest na zleceniu, na przykład zdjęcia, sesja dziecięca była. Ale zanim to dziecko przygotowali, to ja miałem okazję zrobić sobie kolejną fotografię dla siebie. I wiesz, ona zostaje, tak? I ta przestrzeń zostaje. Natomiast ten fotograf ślubny to jest taki, wiesz, można powiedzieć, każdy go toleruje w tym otoczeniu. Bo wszyscy wiedzą, po co ty jesteś. Natomiast okazuje się, że pośród tych wszystkich zdjęć komercyjnie, można powiedzieć, nazwijmy komercyjnych, które trzeba wykonać, można wykonać te dla siebie. I one zostają, wiesz, to są takie jakby światy, które są nam otwarte. Tutaj też jestem na zleceniu sesji ślubnej, jesteśmy po sesji i wracamy, tak? Ale to zdjęcie jakby dla mnie pozostaje w pamięci swojej na długo. To zdjęcie w trakcie przygotowań pana młodego, wiesz, w domu swoich dziadków się przygotowuje. Kiedy ja widzę, ten człowiek mnie zagaduje, on ma 95 lat i ma niesamowicie jakby taką czystą, wiesz, pamięć z tych czasów w trakcie wojny, przed wojną. Ja się go pytam, długo państwo jesteście po ślubie, bo widzę małżonkę, 65 lat niedawno było. A macie swój portret? Mamy. To poproszę. I słuchaj, ja mówię, wciskam tą swoją prywatę czasami w te zdjęcia, wiesz, w trakcie reportażu ślubnego, po to, żeby to zrobić. I tu oczywiście mógłbym sobie zarzucać, że wyłącznik, wiesz, gdzieś tam źle skonfigurowana, jakby jest źle skadrowany, bo wchodzi na głowę. Natomiast jest to, jak to mówię, portret taki reportażowy, wiesz, trochę szybko zrobiony. Natomiast tutaj też mamy niesamowitą symbolikę. Mamy godło narodowe, mamy krzyż, mamy fotografię jego, kiedy był jeszcze żołnierzem, tak? Mamy ich fotografię ślubną i ich dwójkę, która ma 65 lat za sobą wspólnego pożycia małżeńskiego. Tutaj dzieci, wnuki? Być może, wiesz, jakby ta przestrzeń nawet, ja często słyszę, wchodząc na śluby, ale tu pan nie fotografuje, bo tu jest nieposprzątane. Ja zawsze tłumaczę, nie, tu będę fotografował, ponieważ tu jest życie. To miejsce jakby pokazuje wasze życie i nie wiem, czy jak przejdziesz dalej, nie wiem, czy jest kolejne chyba jeszcze zdjęcie. Tak, to jest fotografia, która swego czasu wygrała w National Geographic konkurs portretowy, chyba już nie pamiętam, jaka tam kategoria była. I to jest, słuchaj, ojciec, który razem z córką zrobiłem mi zdjęcie. On zmarł 2 tygodnie po zrobieniu tego zdjęcia. To zresztą było widać, miał niesamowite spojrzenie. I słuchaj, ta kuchnia, wiele osób powie, ale gdzie w takim miejscu? Przecież to jest kuchnia taka, wiesz, jakieś tam tapeta zamiast kafelków. Nie było nas na to może stać, tak? Ale to powiedz, to symbolizuje jakby to miejsce, w którym ci ludzie żyją. To jest piękne. Jakby dla mnie to jest prawdziwe i piękne, tak? Ja nie lubię sztucznych rzeczy, po prostu. Może dlatego nie fotografuję modelek, nie robię fotografii beauty ani aktów. Nie lubię rzeczy sztucznych, wiesz, wytworzonych. Jesteś reporterem, dokumentalistą, wchodzisz w zastany i tak. Z tego budujesz opowieść. Z tym się czuję najlepiej i powiem ci, są dwie opowieści, nie wiem, czy zdążymy, ale jak zdążymy, jest opowieść o Bacy, zresztą to są dwie takie opowieści, które czekają, które nie są i nie były publikowane, no na pewno nie w takiej ilości, w jakiej nawet gdzieś zabrałem do ciebie. Opowieść o Bacy, do Józefa jeździłem przez okres 3 lat już. W tym roku nie byłem niestety. I też to, co ci powiedziałem, że przemijają te rzeczy. Słuchaj, ta bacówka funkcjonowała pięknie w 2019 roku, kiedy robiłem pierwsze zdjęcia. To jest jedno z tych pierwszych zdjęć. Natomiast w tej chwili już bacówki nie ma. Powstała piękna, duża trasa do Zakopanego. Natomiast ona wyeliminowała możliwość zjazdu do tej bacówki. I w tym roku już Józek nie wypędzał owiec, już nie ma tej bacówki, już gdzieś tam wokół swojego domu wypędza tylko na halę. I wiesz, zapisany jest tu czas, jak przyjechałem do Józka ze 2 lata po pierwszych fotografiach, znaczy ja przyjeżdżam, co roku przyjeżdżałem, i Józek dostaje ode mnie zawsze zdjęcia, słuchaj, na Boże Narodzenie, z tych ostatnich wizyt, nie? No bo uważam, że trzeba, bo jakby trzeba wracać, jakby oddawać hołd w jakiś taki drobny sposób nawet. Ja staram się zawsze te fotografie przekazać bohaterom. I Józek mówi do mnie, no ta, pa, Jana już nie ma. Taki pastuch, który tutaj idzie. I Jan zmarł, tak? Jakby był na fotografiach, jest zapisany. I też ja patrzę, wiesz, że za każdą moją wizytą jest ten sam Baca i inne osoby, które zajmują się wypasem owiec, tak?
jakby te osoby się zmieniają. I wiesz, to taki świat, który zanika, świat, który, ja się bardzo cieszę, wiesz, aparat, mam wrażenie, jest takim często wytrychem. Nie wiem, czy może sami chcemy, wiesz, ten wytrych włożyć w zamek, tak, ale on daje mi powód na to, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu i jakby wejść w całkiem inny świat. No, ja się tutaj, powiem ci szczerze, czuję niesamowicie, kiedy, no czułem, bo już tej placówki nie ma, tak, kiedy jadę, nie masz zasięgu telefonu, nie masz prądu, nie masz bieżącej wody. Po wodę Józek jedzie do źródełka, wiesz, i ze źródełka czerpie wodę, która jest czysta i klarowna. Wiesz, to jest inny świat, pomimo, że tam ulica przebiega, tak? I są, co jakiś czas się zatrzymuje nawet samochody osób, które po te oscypki przyjeżdżają. Natomiast to jest też trudny świat był, żeby wejść do nich. Szczęśliwie mi się to udało i bardzo lubię tu wracać. Natomiast dziś jakby, wiesz, pokazujemy jakiś taki zlepek zdjęć, one nie są w żaden sposób wyedytowane. No to jest duży materiał i wymaga czasu. I wiesz, jakoś tak, nie wiem jak to jest, kiedyś wiele lat temu niemal zawsze próbowałem te zdjęcia od razu obejrzeć. Znaczy często tak jest, jak wiem, że to jest fotograficznie jakiś materiał wykonany dziś wieczorem i to jest jedna opowieść, no to rzeczywiście siadam i coś już z tym robię. Natomiast jeżeli wiem, że to jest projekt, czy też no, nigdy nie nazywam tego projektu, czyli jak wiem, że to musi trwać, to ja te zdjęcia odkładam. Czyli do woreczka jednego. Tak, tylko wiesz, co się dzieje? Że ten woreczek zaczął się w 2019. Mamy 2024, a ja ich jeszcze nie przejrzałem. Ale ja to rozumiem, bo ja mam taki jeden projekt, który robię razem z Jolą Rycerską i od 3 lat tak powolutku sobie go dłubiemy i też wrzucamy do woreczka, nie patrząc w ogóle, co zrobiliśmy. Wiemy, że pewnej rzeczy nie powtórzymy, bo robimy to w różnych miejscach. Tak. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. To będzie też fascynujące dla nas, odkrywcze, bo spojrzymy na te miejsca. Tak, bo to po czasie, słuchaj, jak się wraca do tych zdjęć, to się okazuje, że odkrywa się, wiesz, na nowo, bo często ta nasza jakby taka fascynacja z tej chwili jakby determinuje to, jakie zdjęcia w tym momencie byś wybrał. Natomiast po czasie, wiesz, przychodzi to ostygnięcie emocji, nie? I całkiem na inne rzeczy się zwraca uwagę i naprawdę dużo więcej się widzi jeszcze w tych fotografiach. Jakby na nowo można całkiem coś innego, jakby wiesz, jeszcze... Natomiast wiesz, akurat w tym projekcie ja mam cały czas niestety ten niedosyt. Ja mam poczucie, że ja tego jeszcze nie skończyłem. I ja wiem, że tego jeszcze nie skończyłem, wiesz. To, co mam w głowie, jest tego zbyt dużo. Nie wiem, co się uda, wiesz, jakby zrobić, ale ja chcę wejść głębiej jeszcze w świat tego człowieka. To jest źródełko, o którym mówiłem, tak, do którego Józek przyjeżdża po wodę. Szlauf, który tam jest wsunięty w ziemię. Siłą grawitacji woda spływa, słuchaj, do beczki. Jest tylko zaklinowane klinem drewnianym, żeby normalnie nie wypływała i nie trzeba tutaj nic więcej, żadnej pompy, nic więcej nie potrzeba. I wiesz, ja do w świat Józka jeszcze jakby chcę wrócić, bo już w tym roku, jak z nim rozmawiałem, że chcę go odwiedzić, Józek jak standardowo zadaje pytanie, no ale po co? No jo, no, no przyjeżdżaj. Także wiesz, to są takie fajne sytuacje, wiesz. Znaczy ja lubię wracać w te światy, bo te światy jakby za każdym razem są odkrywcze dla mnie, za każdym razem jest coś nowego, czego wcześniej nie doświadczyłem. Chociaż tak, chociaż troszeczkę, wiesz, jakby wiem, czego się już spodziewać, tak, to jest na pewno, myślę, że to może być pewną, jakby takim ograniczeniem, tak? Ta świadomość tego, co możemy wykonać, jest de facto trochę ograniczająca, bo człowiek zaczyna patrzeć pewnymi klapkami, wiesz, i zaczynasz zapominać o tym, co jest obok. I ja dlatego na przykład, to chwilę przed live'em rozmawialiśmy o Lelowie. Tak. I tak jak ja fotografuję od kilku lat jorcajty hasydów, jeżdżę na te jorcajty i fotografuję hasydów. I fotografowałem do tej pory zawsze mając ze sobą minimum 2 aparaty z różnymi obiektywami, żebym mógł mieć jeszcze fajny portret, coś szerszego, coś węższego. Tak do Lelowa postawiłem tylko na jedną kartę. Skoro, wiesz, ja robię praktycznie całą swoją fotografię dokumentalną
czy tą swoją prywatną nawet, jednym małym aparatem, to dlaczego do Lelowa mam nie pojechać z tym aparatem? I tak zrobiłem. Zresztą to zrobiłem, powtórzyłem później jeszcze w karnawale weneckim. Też pojechałem tylko z jednym małym aparatem. I powiem ci, że to był strzał w dziesiątkę, ponieważ ja musiałem zrobić całkiem inne, jakby wiesz, obserwowanie tego świata na nowo. Wszedłeś po prostu w kadr 35. Ale druga, znaczy jak go znam doskonale, wiesz. I myślałeś po prostu tylko... Tylko jeszcze jedna rzecz. To jest aparat niewidka. Słuchaj, to jest aparat, który... wiesz, no ja paski też robię, ale to nie o tym rzecz. Wiesz, ten długi pasek, wiesz, ja dlatego też zacząłem robić, żeby był delikatny. Wiesz, ja zawijam sobie go wokół nadgarstka i tego aparatu nikt nie widzi. I ja zawsze się śmieję, zresztą mam serię tych aparatów X100 od pierwszego modelu, który wyszedł i zawsze twierdziłem, że to jest aparat niewidka. Tak jak czapkę niewidkę byś założył, wiesz, nikt cię nie widzi, a jak zobaczy, to sobie pomyśli, no nie... I tak mu nie wyjdą. Także wiesz, to naprawdę... Ale też nie wyglądasz bardzo profesjonalnie, bo często jest takie, jak masz duży aparat, duży obiektyw, jesteś inaczej odbierany. I ktoś powie, skracasz dystans, nie, wiesz? To nie, to temu panu to niech płaci. Tak. To profesjonalnie. A fotografując małym aparatem, to jest duży plus bez lusterkowców, że... Wiesz, ma jeszcze jedną zaletę, akurat ten aparat, jak mówimy o sprzęcie, chociaż ja nie jestem sprzętowy, jakby nie lubię o sprzęcie rozmawiać, natomiast ma ogromną zaletę, ma wizjer optyczny, wobec czego widzisz więcej niż tylko widziałbyś przez ekranik naniesionego obrazu. I ja rzeczywiście tą fotografię, powiedzmy, czy uliczną, czy... najczęściej tym aparatem robię wizjerem optycznym. Czyli mam ramkę kadru, który mi się zapisze, ale widzę więcej i to naprawdę pomaga. Chociaż czasami jest nieszczęśliwie, kiedyś zrobiłem takie zdjęcie, które gdzieś tam też wygrywało konkursy, kiedy wskoczył mi pies, wiesz, w kadr i ja się modliłem, bo ja rozmawiałem cały czas z kobietą, mając aparat przy oku, miałem kontakt wzrokowy z nią, drugim, wiesz, lewym okiem, robiłem cały czas zdjęcia, cały czas rozmawiałem, w pewnym momencie wskakuje pies, on trząsa się z wody, a ja się modlę, czy ja go nie uciąłem, bo ja go widziałem w kadrze. Ale wiesz, czy on był jeszcze w ramce? I wiesz, ja no, rozmowy nie przerwę, ponieważ ja nie mam czegoś takiego, że oglądam zdjęcia. Raczej nie oglądam. Robię zdjęcia, dlatego że wiesz, no, to zdjęcie zostało zrobione i koniec, wiesz, no, ja nie mam tendencji do powtórek, nie? Często zresztą mam tak, że czasami sam siebie łapię na tym... W pracy zawodowej, jak robisz... Nie robię seriami i staram się robić... wiesz, to też jest dla mnie autentycznie. Jedno, czasami dwa ujęcia, kiedy wiem, że coś mogłem poprawić. Natomiast tu wiesz co, chyba praca... Mnie nauczyła praca studyjna. Kiedy jeszcze było studio i były aparaty jeszcze na klisze, kiedy robiłem sesje studyjne. I po wywołaniu odbitek, kiedy oglądałem zdjęcia, to ja sobie myślę tak, tutaj ten łokieć powinien być bardziej ugięty, ta osoba powinna być przesunięta, tak, tego nie mogę poprawić teraz już, nie? I przy kolejnej sesji w następną sobotę miałem to w głowie. Teraz, kiedy robię takie zdjęcia, to zanim wykonam zdjęcie, to moje pary ślubne to wiedzą. Tu spójrz w tą stronę, tu się przesuń, lewa ręka w tą stronę, prawy łokieć tutaj, tu delikatnie. Wiesz, zanim ja zrobię zdjęcie, to jest cała litania rzeczy, które te osoby chcą, żeby wykonały. To są sugestie. Natomiast ja widzę ten kadr, ja wiem, że wolę w ten sposób, to owocuje. Później te osoby oczywiście, jak się pracuje dłużej, to one już jakby czują jakby ten temat, nie? Natomiast to nauczyło mnie jakby obserwowania tego kadru przed zrobieniem zdjęcia, wiesz, bo najgorsze, co może być, ja jestem ortodoksyjny pod tym względem. Jeżeli zrobiłem sesję ślubną, nigdy w swoich sesjach nie usuwałem słupa, nie usuwałem, nie wiem, jakiegoś krzaczka, który z głowy wychodzi. Druga rzecz, nawet były takie czasy, że niektórzy sprzedawali na przykład, mogłeś sobie kupić 30 różnych nieba, tak? Żeby sobie wkleić chmurki czy coś, czy podmieniać. Nie. Ja wychodzę z założenia, że tak jak było, tak ma być na fotografii i tego nie zmieniam, wiesz? Jakby sam sobie to narzuciłem, tak jak narzuciłem sobie już myślę, że z 7, 8, a może z 10 lat, że fotografuję praktycznie tylko w poziomie. Wiesz, ja rocznie robię może poza sesjami, powiedzmy w studiu portretowym, jeżeli takie mam komercyjne, no to może z 8 zdjęć rocznie, jak zrobię pionów, to jest wszystko.
No to jest takie myślenie reporterskie, typowo właśnie gazetowe. Ja może teraz pokażę twoje prace, które robisz dla, na przykład zrobiłeś dla agencji Forum, tak? No tutaj tak, to nie zawsze, ale tak bardzo, no też to są właśnie takie kadry. Ten kanał wykorzystuje, tak, czasami to mamy zamknięte cmentarze, to okres, wiesz, pandemiczny, kiedy okres Wszystkich Świętych, oczywiście, wiesz, no, łamię przepisy, wchodzę na cmentarz, ja jestem jednym z tych, który jednak no, nie chce się podporządkować wszystkim ograniczeniom. Szczególnie, że zależy mi na pokazaniu, że jednak te osoby też wchodzą, tak, potrzebują tego. Więc jakby staram się znaleźć jakby czegoś głębszego w tych zdjęciach niż takich, wiesz, zwykłych. No, Zbyszek Furman by mnie za to pogonił, ale słusznie. Nie chcę robić zwykłych pstryków, nie? Tak. Nie pstrykam, nie chcę pstrykać. Pstrykamy, no, fotografujemy. Chcemy fotografować, tak. Manifestacje, to jest, uważasz, że to jest zawsze fotogeniczne, że to wiesz są co, samograje, czy to zależy, to zależy jaką ma świadomość, bo w tym roku, kiedy byłem na Marszu Niepodległości, to jedyna rzecz, która mnie w ogóle nie fascynowała i której nie fotografowałem, no może z jedno zdjęcie zrobiłem gdzieś tam w tle, to są te rozpalone race, które jakby są, wiesz, jakby synonimem tego wydarzenia i pojawia się na większości zdjęcia. Natomiast szukam czegoś innego. Szukam czegoś nieoczywistego, wiesz, czegoś, co zafascynuje mnie, ale też opowie pewną sytuację, wiesz, no, nie taką oczywistą. I raczej nawet przy takiej fotografii staram się szukać czegoś głębszego, czegoś fajniejszego, wiesz, bo no bo inaczej się można zanudzić, wiesz. Ja nie idę robić zdjęć, na szczęście, do gazety, która musi coś pokazać. Zresztą to jest jakby w moim odczuciu publikacje, które w tej chwili są, jeszcze nie kończy się wydarzenie, a już na portalach tych właśnie prasowych już masz zdjęcia. I to nie masz 10 zdjęć, które są po edycji, tylko masz 300 zdjęć albo 200, jak leci z aparatu zgrany. No tak, bo to od razu wskoczyło. Ale to jest straszne, wiesz, bo jak bardzo niszczy się ten przekaz, tak? Jakby fotografia może wzmacniać przekaz, a tutaj tak naprawdę, kiedyś zadałem pytanie, wiesz, osobie, która zajmuje się i prowadzi taki portal, i dostałem odpowiedź, bo ludzie siebie chcą tam znaleźć. Oni się nie zastanawiają, wiesz, nad przekazem fotograficznym, tylko po prostu rzucają wszystko. I ja się z tym nie godzę. Nawet jak publikuję zdjęcia na swoim kanale facebookowym, to wrzucam zawsze po jednym zdjęciu, jeśli wrzucam serię, to zawsze od pierwszego do ostatniego, bo Facebook ma tą przywarę, że jak wrzuci wszystkie naraz, to on pomiesza kolejność. Czyli w sumie robi się fotografia pamiątkowa, a nie reportaż. Tak, a ja chcę, żeby jednak był oglądany od tego, które ja uważam, że powinno być jako pierwsze, do ostatniego, które ja chcę, żeby było ostatnie. I z opowieścią. Tak, i jakby dlatego trzeba pojedynczo dorzucać i one wtedy rzeczywiście tą kolejność mają zachowaną. To też są niebezpieczne sytuacje, powiem ci, bo no, miałem takie zdarzenia, że znalazłem się, prawda, czy w zamkniętym kordonie, czy tuż przy sytuacji, kiedy człowiek jest zrzucany na przysłowiową glebę i przechodzi policja do jakby swoich czynności, oni nie biorą odpowiedzialności za sprzęt wtedy. Nie, jakby musisz naprawdę nie dość, że pilnować siebie w tym wszystkim, żeby nie być poszkodowanym, żeby wyjść cało, legitymacja prasowa nic ci nie daje. Jeżeli jesteś w kordonie i masz są nawoływania, że posłowie, senatorowie, kobiety w ciąży i dziennikarze proszeni są opuszczenie działań, miejsca działań, prowadzenia działań policji, z kordonu cię nikt nie wypuści. Te, wiesz, nawoływania są w jedną stronę, natomiast jesteś uwięziony i dziękuję. Natomiast musisz uważać, ponieważ policja, wiesz, kiedy przechodzi przy takich ostrych strajkach, z użyciem tarcz, czy z użyciem pałek lub gazu bojowego, naprawdę rykoszetem można dostać, i to niejednokrotnie. I oni się wtedy nie patyczkują. Z jednej strony idzie z nimi porozmawiać, jak są, wiesz, w kordonie stoją i tylko jakby muszą wystać swoje, to naprawdę idzie z nimi rozmawiać o wszystkim. W momencie, kiedy dostaną komendę i
przechodzą do akcji. No tu jest, wiesz, sytuacja, chwilę sprawdzenia dowodu, jakaś chwilka, ktoś kogoś prygnął niechcący, człowiek jest za chwilę na glebie, za chwilę nie ma dostępu, wszystko jest odgrodzone przez tarcze policyjne, za chwilę jest wyprowadzony, zakrwawiony, wiesz, no, człowiek, który chwilę temu powiedział, że bez podania przyczyny nie okaże dowodu osobistego, tak? Jakby przyczyny, dlaczego chcą go wylegitymować. I wiesz, wyszło z niczego. I wiesz, i za sekundę policja, która z tobą stoi i rozmawia, uderza cię tarczami aparaty i musisz po prostu, wiesz, pilnować, nie? Żeby nie stracić swojego sprzętu, wiesz, na którym jednak zarabiam na życie. No tak, to są bardzo zaskakujące sytuacje, bo wiesz, ja nawet się nie spodziewałem, że możliwa jest w dzisiejszych czasach w Polsce taka agresja policji wobec obywatela, a jednak to się dzieje i no, powiem ci, przeraża mnie. Powiem ci, Andrzej, że pomimo, że jeździłem na te, wiesz, manifestacje i strajki, to za każdym razem wracałem zrujnowany, wiesz. Ja szukałem w sobie siły, żeby kolejny raz pojechać. I jechałem z coraz większymi obawami. I za każdym razem się zastanawiałem, czy uda mi się wrócić znowu, wiesz, w sposób taki bezpieczny, nie? Bo to było trudne. Ale to, co widziałem, to jest po prostu, no, to rujnowało psychikę, wiesz. Trudne czasy były i jakby, no, fajnie, że to się skończyło. Natomiast, wiesz, ja uważam, że fotografia, jakby tą, którą ja wtedy wykonywałem, też jest ważna i potrzebna. Ona zapisała pewną historię, która być może jest niewygodna dla wielu osób, ale ona była, słuchaj, no. Wiesz, no, nie możemy jakby, wiesz, zapominać o tym, więc to było, wiesz, no, legitymowany byłem też wielokrotnie i naprawdę to też nie są przyjemne sytuacje, ale czasami jest tak, że jest kordon policji i legitymacja prasowa daje ci przepustkę, a czasami jesteś po prostu więźniem, niemalże, wiesz, i mając legitymację, nic nie wskurasz. Mam nadzieję, że te czasy się zmienią. A czy to prasy nie robisz żadnych reportaży takich bardziej spokojnych z życia codziennego? Wiesz co, ja wysyłam tam zdjęcia tak naprawdę wszystkie. Jak się wejdzie na mój profil na stronie, jak wejdziemy w informacje o mnie, to jest zakładka, można przelinkować się na forum. Tam są wszystkie zdjęcia. Wiesz, w momencie, kiedy tylko mam na to czas i możliwość, są zdjęcia z rozpoczęcia roku szkolnego, wiesz, są zdjęcia z pierwszych wyborów, gdzie mój syn gdzieś tam, prawda, jako pierwszy oddawał głos. I te zdjęcia też się, wiesz, jakby na tym forum, w agencji są dostępne, tak? Są zdjęcia z targów, tych takich, wiesz, na które ja uczęszczam, czy ze Słomczyna, czy z moich targowisk miejskich, wiesz, w okolicy i w Garwolinie, i w okolicy Garwolina. To też się tam pojawia. Także, czyli to proza także, życia jest. Także jakby, wiesz, tylko kto potrzebuje jakiej fotografii, nie? Raczej, wiesz, czasami dostaję informację prasową, że tak jak miałem niedawno, wiesz, premier Morawiecki pojawia się w tym miejscu, potrzebne są zdjęcia, trzeba akredytację. No i teraz tak, z jednej strony dajesz, wpisujesz akredytację, dostajesz akredytację, jedziesz i jesteś wpakowany w miejsce za taśmą, gdzie są wszyscy z kamerami, wiesz, no to nie jest to, czego potrzebuję. I staram się akredytacji nie uzyskiwać, tylko wchodzić trochę innymi drogami. Czyli żeby wejść, wiesz, w ten świat taki bardziej prawdziwy, nie? Tak. Nie ten, który będzie dla wszystkich. Czyli sfotografować troszkę w inny sposób. Trochę w inny sposób, no to jest zawsze, no tak, trudniejsze. Bo ci, którzy stoją w tym samym miejscu, to 10 fotografów i 10 podobnych zdjęć. Tak, ja nawet, wiesz, czasami nie wyjmuję legitymacji prasowej, wiesz, i jakby, no, z tym małym aparacikiem wtedy biegam i jestem jakby, wiesz, no, kimś przy okazji. Ktoś przyszedł, nie wiadomo kto. Widz. Tak, tak, tak. No i wiesz, wiadomo, że przy akredytacjach to jest cała taka otoczka, musisz mieć sprawdzony sprzęt, wiesz, musisz ty być sprawdzony, także to nie są takie oczywiste rzeczy, nie? Ja teraz wrzucam jeszcze komentarzek, bo tak przez chwilkę nie było. Jeśli macie pytania oczywiście do naszego gościa, to proszę pisać w komentarzach, odczytamy pytania. Darek przyniósł sporo zdjęć i ciężko powiedzieć, co jeszcze warto pokazać. Wszystko warto pokazać, wszystkie są ciekawe
Tak myślę, że to tak wygląda w sumie, jakbyś w ogóle nie rozstawał się z aparatem i fotografował. Cały czas widział we wszystkim temat, robił zdjęcia. Powiedz mi, czy ty u siebie w domu robisz reportaże, czy robisz taki dokument o swoim... A, widzisz, to już wiemy, co pokazać. Słuchaj, swojej... nie zabrałem, co prawda, bo miałem też... robię, słuchaj, przez to ludzie się dowiadują na przykład o tradycjach, które są w moim domu, czy w domu moich rodziców, a których nie ma w świecie, ale tego dzisiaj nie pokażemy, bo ja rzeczywiście takie rzeczy pokazuję. Wiesz, no, wyobraź sobie, masz stół wigilijny, zasłany obrusem, pod obrusem masz siano, tak. A w sianie masz pieniądze. I teraz zaczekaj. Po zjedzeniu ten obrus jest podrywany do góry, a te pieniądze wszyscy zbierają, kto najwięcej zbierze, ten będzie miał najwięcej, wiesz, w pożytku, no i oczywiście zabiera ze sobą tą kasę. I wiesz, wiele osób tego w ogóle nie widziało, ja to pokazuję i jakby robię cały czas te rzeczy. Chociaż moi rodzice, tak jak i wszyscy inni, jak dowiaduje się zawsze ostatni, że wczoraj było tak zwane kaczkobicie, czyli były kaczki, narosły znowu przygotowywane, a ja mówię, znowu nic nie wiedziałem. No tak, bo ty byś przyjechał robić zdjęcia. No tak. No zamiast pomagać. No ale ja zawsze, słuchaj, ja zawsze pomagam, tylko z aparatem. Natomiast wiesz, może otwórzmy ten folder o Hektorze, wiesz. Miałeś okazję poznać Hektora. To taka przyjazna bestia, która, wiesz, jednego roku miał kleszcza i miał babesiozę. Ale przeszedł to dość tak bez większych komplikacji. Natomiast następnego roku, no już nie było tak lekko. Pomimo, że nie miał kleszcza, ja nie zauważyłem, wiesz, i był zabezpieczany. Natomiast miał bardzo ciężki stan. Taki, że proponowano mi transfuzję krwi, a nie byłem w stanie znaleźć jakby miejsca na szybko, więc zdecydowałem się jednak reanimować go w domu. Wiesz, pies, który nie chce nic jeść, nie chce pić, któremu kroplówki, które jakby węflony włożone w żyły, przetrwały tylko drogę do domu i już przy kolejnej kroplówce niestety nie są drożne. Ja kropelkuję go, zakładam mu właśnie z igły pod skórę tutaj na grzbiecie. Dostaję około 4 kroplówek dziennie. I co więcej, ja go przebieram, kupuję pieluchy, wiesz, on tu miał swoje posłanie, natomiast ten pies robił pod siebie. Wiesz, wyobraź sobie psa 40-kilowego, który nie może wstać. I tu była sytuacja, w której, wiesz, ja wpadłem na pomysł, że kupię pieluchy dla dorosłych, wycinałem dziurę na ogon, no i tego psa przez 2 tygodnie trzymałem w pieluchach i go ratowałem, wiesz. Na siłę go karmiłem, na siłę, prawda, tymi kroplówki praktycznie non-stop były. No i rzeczywiście to, co widzisz, nie wiem po co, ale robię przy okazji zdjęcia tym małym aparatem, bo on jest zawsze jakby pod ręką, wiesz, i to jest łatwiejsze. Natomiast, wiesz, po czasie teraz patrzę z sentymentem na takie zdjęcia, wiesz, na takie opowieści, bo one pokazują też taką prozę życia, wiesz, tą moją też prozę, nie? Potężny wór, słuchaj, samych pieluch, no to jest... Ale musiałem coś zrobić, słuchaj, bo robiło się, wiesz, no gnojowisko, tak? No pies nie może leżeć w swoich, jakby, wiesz, odchodach, tak? No tak, a ty też przejmowałeś, ten pies jest przyjacielem domu, tak? No tak, no słuchaj... Członkiem rodziny. Praktycznie. No wiesz, no, najlepszy przyjaciel, tak? Tak? Nawet jak go tam zganisz, to on i tak przyjdzie później i jest jakby nadal bez... Zastanawiam się, czy ta fotografia twoja, z jednej strony pasja i chęć utrwalania wszystkiego, ale z drugiej strony też taka trochę terapia. Bo a to oczywiście, że tak. Zajmując się w tak poważnym momencie, jak choroba właśnie tutaj twojego przyjaciela psa, zajęcie się fotografowaniem, tak, odciągać się trochę odciąga głową. Uwagę, uśmierza ten ból. No słuchaj, wiesz, ilość tak naprawdę, no, facet nie powinien o tym mówić, tak, ale ilość łez, które gdzieś tam się pojawiały, to była, wiesz, przeolbrzymia. No, przychodzi ten moment, kiedy masz świadomość, że weterynarz nie daje żadnej szansy, wiesz, na przeżycie, nie? Zastrzyków tyle, co dostał, to dostał. Ja dostałem zastrzyki, które, wiesz, ja sam robiłem zastrzyki i te kroplówki wszystkie jakby, no, miał aplikowane przeze mnie, wiesz. Co więcej, tam trzeba było czekać, słuchaj, bo ta igła spod skóry, jak on się poruszył, to oczywiście wypadała, nie? Więc trzeba było jakby być przy nim przy czasie tej kroplówki. No 1,5 godziny schodzi jedna kroplówka, wiesz.
Więc no, trochę czasu trzeba było poświęcić. Znaczy ja i syn tak samo tutaj, wiesz, oczywiście pomagał, wiesz, i tak jak widziałeś, nie wiem, czy było to zdjęcie, on tam gdzieś sobie siadł, coś tam jadł, ale był przy tym psie, tak? I to też zostało, tutaj jest, tak? I też jest uwiecznione, bo, no, bo to jest jakby, wiesz, no, miejsce takiej, soru takiego. No i to było wasze życie w tamtym czasie. Tak, tak, tak. Fajna opowieść, oczywiście no, bardzo traumatyczna, bo te dwa tygodnie... Ale szczęśliwa, słuchaj, no powinno być jeszcze jedno zdjęcie, jest tak, takie, Hektora, tak, który nie wpuszcza bez wyściskania wszystkich na podwórko, tak? No to, to jest... Poznałem go na tak. podwórku, wspaniały pies. Słuchaj, on ma 12 czy 13 lat, się zachowuje cały czas jak dzieciak, nie? O, też artysta. Dobrze, mamy pytania. No to pytanie, czy udaje się sprzedawać albumy fotograficzne w Polsce w tych czasach? Nie. Jakby wiesz co, nawet albumy się sprzedają jednostkowo. Powiem, że w ciągu roku sprzedaje się kilka, daj Bóg, kilkanaście albumów. Czasami jest to przy okazji wystaw i wtedy czasami kilka więcej się sprzeda. Natomiast ja też nie wychodzę z założenia, że robię albumy, żeby je sprzedawać. W ogóle, wiesz, jakby nie mam tego w głowie, nawet coś innego. Zawsze chcę mieć pokład albumów. Nie zależy mi na tym, żeby ten nakład się wyczerpał, chociaż Fabro się wyczerpał, w tej chwili jeden egzemplarz został. Dlatego, że wiem, że chcę wydać kolejne albumy. Nie wiem kiedy. No ale wiesz, przyjdzie czas, że będę musiał zbierać pieniądze. I wtedy, wiesz, masz te gifty, ponieważ możesz komuś zaproponować album ten czy inny, za pewną kwotę, którą wpłaci na inny album jeszcze, tak? Bo, czyli nie dość, że ten kolejny album możesz komuś zaproponować, to jeszcze jako prezent dostanie coś innego. Także albumy się nie sprzedają. Mam wrażenie, że nawet sami fotografowie nie kupują albumów. Jakby nie ma tego przeświadczenia, że to jest coś wartościowego, wiesz? Często widzę, szczególnie przed Bożym Narodzeniem, jak większość moich gdzieś tam znajomych na Facebooku fotografów chwali się paczkami, które przyszły z Bukowu. Notabene mój album w Bukowie też kiedyś funkcjonował. Rozstaliśmy się szczęśliwie, bo ja tam za długo trzeba było czekać na pieniądze i jakby kwoty, które pobierają, są bardzo wysokie. I wiesz, tam nie ma polskich albumów na przykład. Ja staram się kupować, wiesz, jak widzę jakąś akcję zbierania pieniędzy, czy wydawania nowego albumu polskiego. Praktycznie wszystkie polskie nowe albumy, które wydawane są w ostatnich latach, mam u siebie, wiesz, i staram się zawsze wesprzeć i go nabyć. Jakby mam takie przeświadczenie, że być może nawet jeśli to nie jest fotografia, która jest tą jakby dla mnie najbardziej interesującą, to warto mieć ten album, dlatego że wiesz, każda fotografia cię wzbogaci, tak? Natomiast uważam, że trzeba, tak jak chciałbym, żeby gdzieś te moje albumy znajdowały się na półkach innych osób. Wiesz, co mnie cieszy? Jedna rzecz. Że nie znalazłem jeszcze ani razu na OLX-ie czy na Allegro swoich albumów. Że ktoś sprzedaje. Tak, to mnie cieszy, dzieje, wiesz? Tak? To mnie najbardziej cieszy. Wiesz, życzę ci, żeby się sprzedawały w bardzo wysokich cenach, jeśli już w ogóle ktoś będzie sprzedawał jako rarytasy, bo nakłady są niewielkie. Tutaj właśnie drugie pytanie. Jaki nakład miałeś, Jarku? Słuchaj, Arena była w nakładzie 1000 egzemplarzy. To sporo. Ale miało być 400. Ale zakasałem rękawy, wiesz, jak Arena, przepraszam, Bezsenna. Bezsenną pokażmy. Posłuchaj, przy Bezsennej, kiedy zacząłem zbierać pieniądze, okazało się, że to idzie strasznie powoli. Zacząłem spamować, słuchaj, wszystkie portale, między innymi takie jak Wirtualna Polska, Gazeta, jakieś takie, wiesz, bardziej, wydawało mi się bardziej takie znaczące. W pewnym momencie mnie Facebook oczywiście zablokował, nie? Za spam, który robiłem. No bo wiesz, nie pisałem za każdym razem nowej treści, tylko kopiowałem. I słuchaj, z tych 400 egzemplarzy okazało się, że pojawia się bardzo dużo funduszy, bo zadziałało, wiesz? Poszedł artykuł w gazecie, poszedł artykuł wirtualny na Onecie, wiesz? Był taki moment, ponieważ ja też zakasałem rękawy i zacząłem zbierać, wiesz, pieniądze od firm, i sam pozyskiwałem jakby sponsorów, okazało się, że była lawina finansów. I wiesz, ja nie chciałem jakby zatrzymać tego. Stwierdziłem, że skoro mamy nakład 400, możemy zrobić 1000. A skoro mamy 1000, to jeszcze zrobimy 50 wersji autorskiej numerowanej. I tak się udało.
Z areną było 400 egzemplarzy. Tutaj duża część było pozyskanych środków też ze zbiórki. Drugą część dołożyłem sam. I ten album też został wydany, był dedykowany moim rodzicom. Zależało mi na tym, żeby się ukazał i tak się stało. Tak jak wspomniałem, wiesz, książka Urodziłem się w Garwolinie to była sfinansowana rzeczywiście ze środków Urzędu Miasta. Zresztą tutaj też jakieś no, były wcześniej jakby moje dróżki wydreptane, wiesz. No. Ja już straciłem nadzieję, już była przewidziana publikacja, taka powiedzmy pod zamówienie. Ostatecznie się udało i tam był nakład ponad 5000 egzemplarzy, słuchaj, potężny. Ale ta książka rzeczywiście jest dystrybuowana też przez Urząd Miasta, jest jakby dostępna i rzeczywiście ja u siebie proponuję za niewielką jakby dopłatą, bo muszę to spakować, przygotować. Natomiast jest to książka w Garwolinie dostępna za darmo. Także w Urzędzie Miasta można pójść i uzyskać ją za darmo faktycznie. Świetna promocja. Słuchaj, ale Fabro, jest tylko jeden egzemplarz do kupienia, także tego już nie ma. To jest ostatnia sztuka, zresztą wydana tylko w 25 egzemplarzach, także bardzo mizerny nakład. Ale to, co dla mnie ważne, zawsze chcę, żeby te albumy były z oznaczeniem ISBN. Żeby ten album był faktycznie, wiesz, takim albumem, który już znajduje się w zbiorach narodowych też, nie? No bo wiadomo, możemy wydać pojedyncze egzemplarze w różnych miejscach i mieć go u siebie, natomiast gdzieś tam mam taką satysfakcję, że to zostanie po mnie, tak? To mi zresztą powiedział kiedyś Maciek Fischer. Mówi, Darku, jeśli nas ogląda, to go pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Ale mówił tak, Darku, co po nas zostanie? Album po tobie zawsze zostanie, tak? Tak. Maciek też wydał kilka albumów i jakby właśnie idę w tym kierunku. Tak, Maciek wydał sporo albumów. Ja tak się kiedyś zastanawiałem, bo na co wydać pieniądze, czy na dobrą wystawę, bo wydruki, oprawa, to kosztuje też bardzo dużo. A jeszcze jak chcemy duże formaty, to jest naprawdę spora kwota. Czy te pieniądze przeznaczyć na album, chociaż mały, ale jakikolwiek po prostu album. No, te zdania są podzielone. Z tym, że za 10 lat kto będzie pamiętał wystawy, album to zostaje. Tak. To tak. I powiem ci, że przychodzi też taki problem, bo ja mam w tej chwili wystawę bezsenną, która jeszcze gdzieś krąży po świecie. Niedługo będzie w Krasnobrodzie. Zapraszam. Nie wiem, kiedy jeszcze dokładnie, bo na razie powędrowała z Muzeum w Janowie Lubelskiego. A myślę, że Tolka możemy pozdrowić, bo jak tak, znam życie, to Tolek jest obecny. Jest obecny, pisał komentarz. Tak, także pozdrawiamy Tolku. I to jest wystawa, tak jak powiedziałeś, w bardzo dużych ramach. Bardzo kosztowna, bo ja sfinansowałem na szczęście tą wystawę właśnie ze zbiórki, bo wiesz, kiedy się pojawiają środki, to masz wtedy większe możliwości. Ja mogłem wtedy kupić duże, piękne drewniane ramy, wydrukować to na pięknym papierze. To wszystko, wiesz, jedna praca w oprawie kosztowała mnie blisko 250 zł. Wiesz, razy 13 robi się potężna kwota, tak? Gdybym miał to zrobić sam w tej chwili, byłoby to trudne, wiesz, no. Przygotowywałem wystawę Hipnoteza w 26 pracach, w mniejszym formacie. I te koszty, pomimo że mniejsze, no są, wiesz, obciążają, tak? Nikt ci tego nie odda, nie sfinansuje. No, ale z drugiej strony, wiesz, no jest taka, wiesz, tak mi się wydaje, że my fotografowie mamy pewną misję, tak? Żeby uwrażliwiać innych. A jak to robić? Wiesz, albumy fajnie, wiesz, ja zawsze chcę, żeby album był w większym nakładzie, żeby mógł trafić do większej ilości osób. Staram się, żeby przy zbiórkach był w dobrej cenie. Jakby w takiej, wiesz, cenie, na którą każdy może sobie pozwolić. No ja nie chcę zarabiać na albumach. Natomiast te pojedyncze egzemplarze, to wiesz, no ja mam u siebie w domu i sobie obejrzę, tak, i na tym się kończy. Wystawa też na szczęście, wiesz, w dobrych miejscach jest jakby w stanie zaprezentować jakby temat większej publiczności, tak? Tak, no na pewno na wystawie ciekawiej się ogląda zdjęcia. Jak jest dobra aranżacja, fajna przestrzeń, oświetlenie, można naprawdę bardzo dużo opowiedzieć projektem. A książka to jest właśnie ta pamięć, to zostaje i warto jednak mieć w swojej bibliotece. Ja wydaję bardzo dużo pieniędzy
Książki fotograficzne mam ich sporo i bardzo się cieszę z tej biblioteki. I nawet tak czasami się zastanawiam, czy dzisiaj coś jest teraz dla mnie ciekawe. No, może wydaje mi się, że nie, ale za chwilę, za jedną dekadę, dwie dekady, to będzie fascynujące, tak. Bo tego już nie będzie, po prostu to już przeminie, świat się zmieni, świat się niesamowicie szybko zmienia, więc to już będzie historią, dlatego warto te książki mieć i zapamiętać, że tak ten świat kiedyś wyglądał, tak ludzie pracowali, tak wyglądali, tak mieszkali. Słuchaj, ja a propos tego świata wyglądającego, możemy wrócić, możemy zajrzeć do folderu. On jest chyba nazwany Cegielnia. To też taki temat, który... Jest Cegielnia, jeszcze dwa foldery dalej. W prawą stronę. Jest Cegielnia. Tak, to jest temat, który... Zobacz, ja zrobiłem te zdjęcia czarno-białe, myślę, że około 25 lat temu. Jeszcze na kliszach oczywiście, ale wtedy nie miałem śmiałości wejść w to miejsce. Natomiast Cegielnia zresztą w moim domu rodzinnym była tuż obok, wiesz, i był czas, kiedy ona zaczęła znowu funkcjonować. Natomiast tu jest Cegielnia Polowa. Mi się tak kiedyś marzyło, żeby wejść do tej cegielni, natomiast tam nie było wypału cegły, wiesz, bo to już wszystko było zapomniane, tam tych cegielni było bardzo dużo, bo tu nie ukrywam, że też przygotowuję materiał pod wydawnictwo książkowe i jestem po wielu rozmowach, już jakby znam historię tych miejsc, a zresztą też robię, nagrywam wywiady. Natomiast przyszedł czas pandemii, więcej czasu dla osoby, która była jednym z właścicieli tych cegielni, no i słuchaj, ruszyli wypał. No i ja przez cały rok miałem możliwość jeżdżenia, słuchaj, i obserwowania tej pracy, wiesz. Tutaj też tak na szybko wrzuciłem zdjęcia, żeby zobrazować tą pracę. Nie ma tutaj prądu, wszystko odbywa się ręcznie. Jest silnik S tak zwany, tak, przerobiony, kiedyś ciągniki z tego robiono. Wiesz, wchodzisz i widzisz inny świat. Co więcej, cegła jest wypalana w tak zwanym piecu polowym. Nie masz komina, tak jak w cegielniach często widujemy, tak? Tu się ogień pali, wiesz, całością, idzie przez cały dach. W ubiegłym roku ta cegielnia spłonęła, jeszcze był wypał, w tym roku już nie funkcjonuje i już raczej nie będzie funkcjonować, ponieważ to była ostatnia z tych, które jeszcze ruszyły, natomiast dotarłem do zdjęć z tej cegielni, słuchaj, z lat 39 rok, 46, 52. Wyobraź sobie te same miejsca, gdzie glina jest urabiana przez kerat i chodzi koń, tak? Ale szopy i ten piec jest dokładnie taki sam. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, wiesz, i wracasz do pewnego, wiesz, pewnej historii, tak? Jakby wchodzisz w miejsce, wiesz, że jest 2020 rok, bo to w 20 roku było, ale w 2020, tak? Mieliśmy pandemię, tak? Mija 70-80 lat, nic się tak. Słuchaj, i wiesz, i się okazuje, że jakby wychodzisz z samochodu i pojawiasz się w innym świecie. Tak. Coś niesamowitego, wiesz, co fascynującego się, bardzo. No. Się prawie o wiek. No i ta praca, wiesz, fizyczna praca. Ja za dziecka byłem zawsze osobą, która pracowała zawsze w wakacje, wiesz, moi rodzice jakby, no uważam, że fajnie mnie wychowali pod tym względem. I zawsze wakacje spędzałem na jakichś dorywczych pracach. A zresztą mieliśmy gospodarstwo, więc też zawsze ta praca była obecna i jakby bardzo dużo mam w sobie takiego szacunku, wiesz, dla ludzkiej pracy po prostu, wiesz, bardzo mnie to fascynuje i mam taką pokorę, wiesz, dla tych ludzi, którzy fizycznie pracują. Także ja to bardzo lubię, bardzo to cenię, nie? I może dlatego jakby jestem na to czuły też i może szukam tego, nie wiem, no. Myślę, że tak, podświadomie szukasz dokładnie takich opowieści, które są takie naznaczone ludzką ręką, ludzką pracą potem i przez to są fascynujące. Jeszcze jest pytanie, już czytam. Chwileczkę. Czy próbowałeś robić krótkie dokumenty filmowe? Nie.
I film nie. Znaczy z tej cegielni zrobiłem, ale to na zasadzie na użytek właściciela, można to tak nazwać, natomiast nie czuję tego. Tutaj mój syn jest jakby, ma niesamowite oko i... Uzupełnia. Tak, ale bardzo fajnie mu to w tej chwili wychodzi. Naprawdę te dokumenty, wiesz, on mając 6 lat miał wystawę fotograficzną, pojechaliśmy kiedyś do Wenecji w grupie, ja, mój brat rodzony plus tak, szwagier i zabrałem syna. We czterech na taką akcję fotograficzną, on miał wtedy niecałe 6 lat, mój syn. I ja wiesz, miałem taki jakby... Jako ojciec mówi, a pouczę go czegoś tam. On miał wtedy Canona G7, bodajże takiego automacika. I posłuchaj, ja tak sobie myślę, to zobaczę, co on tam robi, bo chodzi i pstryka zdjęcia. Zbyszek mnie za to pogoni. Czyli już wtedy myślałem, że pstryka, on już wtedy fotografował, słuchaj. I ja miałem taki wtedy plan, że jak wrócimy, to zrobimy może wystawę fotograficzną z tych wszystkich, wiesz, zbiorów, nie? Może tam ze dwie prace syna pokażę. Posłuchaj, ja zobaczyłem zdjęcia, które on robi, nogi mi się ugięły, rób swoje. I zdjęcia znalazły finisz w wystawie fotograficznej. Prace zostały oprawione w takie tekturowe, z tektury falistej, wiesz, takie paspartu wycinałem. Malowaliśmy to farbami akrylowymi. W galerii były zawieszone na sznurkach, jak pranie. I to, co zrobiłem z premedytacją, obrobiłem te zdjęcia, jeśli chodzi o kolor, kontrast, bo wiadomo, to z automatu były. I zostawiłem ramkę, pokazując 100% kadru. Wyobraź sobie, że w Wenecji jest bardzo dużo budynku, bardzo łatwo widać krzywizny, które zrobisz. Ja tych krzywiz tam nie widziałem. Te kadry były przemyślane. I ja byłem, jakby wiesz, zaszokowany tym, co zobaczyłem. I wystawa była tylko mojego syna, wiesz, i przepiękne prace. Do dziś dnia tą wystawę mam u siebie. Natomiast dlaczego o tym mówię? Bo ma to oko, wiesz, i tą smykałkę takiego fajnego dokumentu i niech się tym zajmuje, ja mam fotografię. Przekazałeś w genach. Mam nadzieję, słuchaj. Artystyczną pasję, ale jak mówisz, interesuje się filmem, czyli będziecie uzupełniał, może stworzycie duet. Być może, ale Damian, wiesz, mój syn Damian właśnie idzie swoją drogą. Natomiast ja jedną rzecz, którą chcę robić, nie przeszkadzać mu. Nawet jeżeli dochodzi do czegoś, o czym ja mu powiedziałem, o czym niedawno mi mówił, że no miałeś rację, tato, że będę robił głównie na obiektywach manualnych, nie? I ręcznie ustawiał ostrość. Ja mu to powiedziałem na początku, ale musiał to przejść. Ja wolę, jak on to przejdzie sam. Tak, bo to jest i do tego dojdzie. Zresztą tak, ja zawsze, wiesz, mówię, że ja wybrałem sobie najdłuższą szkołę, wiesz? Dlatego, że ja wybrałem sobie szkołę fotografii, nie? Nie podpatruję, wiesz, innych, co może być trochę takie, nie wiem, czy... Znaczy, nie jest to w żaden sposób wiązane z jakimś brakiem szacunku dla innych fotografów. Natomiast ja idę tymi swoimi drogami. I one są trudne, bo ta szkoła trwa, wiesz, no u mnie trwa już blisko 40 lat, tak? To jest długa szkoła i wiesz, te wszystkie błędy, które popełniasz, możesz zweryfikować po czasie. Łatwiej, wiesz, na dzisiaj, zobacz, tyle kursów, wiesz, możesz iść się nauczyć, tak? No, tak? Kiedyś tak nie było, wiesz. Zresztą wspomniałem ci, u mnie jedną z największych lekcji, którą mam w sobie, wiesz, zapisaną, ja często, niektórzy się ze mnie śmieją, jak ktoś mówi, że co jest potrzebne do fotografowania i tam wymieniają aparat, ja mówię nie. Do fotografowania nawet ci nie jest potrzebny aparat, tylko głowa. Dlatego, że zdjęcie, wiesz, powstaje w głowie, a ty masz to uformowane, jak to chcesz pokazać, tak? Narzędzie jest narzędziem, tak? Musisz go potrafić obsługiwać, natomiast, no, i to, co masz w głowie, umieć to pokazać, tak? Natomiast miałem sytuację, słuchaj, bardzo trudną dla mnie, wręcz traumatyczną i cieszę się, że nie odłożyłem aparatu wtedy, bo kiedy już do mojego Fieda udało mi się namówić rodziców i dokupili mi lampę błyskową, taką, wiesz, bardzo dużą, Libella, zasilaną albo 220, albo przez 6 baterii R20. Taki był, wiesz, batery pak potężny. Tak, pamiętam to. I ta lampa się ładowała blisko 20 sekund. Słuchaj, ja robiłem oczywiście
żałuję zdjęć, których nie zrobiłem. To są wszystkie zdjęcia, które mam w głowie i których nigdy jeszcze nie, jakby nie zrobię już. Natomiast robiłem te zdjęcia, wiesz, takie zwykłe, domowe, przy stołach. I one są. I kiedyś przyjechał brat mojego taty, jakiś stryjeczny. I mój tata przyjechał z żoną, ona była w ciąży, mieli jedno dziecko. I mój tata mówi, słuchaj, no może byś zrobił im sesję. Wiesz, no, ja wtedy miałem, nie wiem, ze 13-14 lat, ze 14, bo już zacząłem wywoływać zdjęcia sam. I słuchaj, a jeszcze nie chodziłem do liceum. No oczywiście zasłoniłem zasłony w największym pokoju. Założyłem lampę błyskową, zrobiłem jedno zdjęcie, drugie, może zrobiłem ich ze 20, nie wiem. No wiesz, czułem się fotograf. Profesjonalista. Genialny fotograf. Wiesz, ja bywałem gdzieś przy sesji, powiedzmy, na chrzcie się szło do fotografa, ale zaczekaj. I teraz mija 2 tygodnie i ten chłopak ginie na motocyklu. Moje zdjęcia były niewywołane, bo była nieskończona klisza, tak? No, i wiesz, mój tata przychodzi i mówi, słuchaj Darek, zrobiłbyś te zdjęcia, nie? Oni nie mają zdjęć przecież, tak jak z dzieckiem, no nie mają, tak? Słuchaj, idę do tej swojej ciemni, którą sobie już wtedy przygotowałem, już miałem ileś tych negatywów wywołanych, wiesz, jakby już potrafiłem to robić, wierzyłem, że potrafię. Na świeżo rozrobiłem wywoływacz, utrwalacz, wszystko zrobione, słuchaj, sprawdzane po 10 razy, bo wiem, jak ważne zdjęcia muszę wywołać. W koreksie wszystko, wiesz, zrobione, temperatura, wszystko się zgadza. Utrwalacz, który już zlewam, już wyjmuję, wiesz, odkręcam, już sprawdzam, bo to czasami człowiek, wiesz, już chce zobaczyć, tak. Nie? Ale jeszcze tam przepłuczę, no coś mi tam nie gra, ale nie, dobra, zaraz rozwinę. Rozwijam, bielutka klisza. Nie ma nic. I teraz myślę sobie, co ja zrobiłem? Chyba nic, tylko wziąłem kliszę nową, wiesz. Wyjąłem, jakby, wiesz, czystą zarzuciłem, ale no nie, no sprawdzam, to jest ta, która była w aparacie. Andrzej, ja nie zdjąłem zaślepki z obiektywu. Wow. Zrobiłem całą sesję. Ja dbałem o sprzęt, wiesz. Zawsze był obiektyw zasłonięty, a w dalmierzu przecież nie widzisz przez obiektyw, tak? Słuchaj, to była trauma. I teraz wyobraź sobie mojego tatę i mnie, który wie, że trzeba pójść powiedzieć swojemu ojcu, że nie ma zdjęć. Wytłumaczyć się z tego, jakby z sytuacji, wiesz, no obciążenie straszne dla dzieciaka. Na szczęście nie odłożyłem aparatu i jakby to pamiętam, nie pamiętam, wiesz, jakby tych dalszych perturbacji, jakoś to przeszło na miękko, na szczęście. Mój tata nie miał do mnie chyba pretensji, bo jakby nie wyparowało to ze mnie, więc jakby została ta pasja na szczęście. To ciekawa historia, ale cóż, no myślę, że każdy fotograf w życiu miał jakieś trudne momenty. No myślę, że tak. Się. Powiemy jeszcze o jednej twojej pasji, o paskach, bo to jest bardzo ciekawe. Robisz paski do aparatów, takie bardzo ekskluzywne, profesjonalne. Andrzejku, bo to wszystko, ja zawsze mówię, wychodzi z zapotrzebowania własnego. Wiesz, miałem, kiedyś kupiłem paski od człowieka z Suwał, który robił dobre paski. Natomiast po 3 latach, kiedy chciałem zmienić i napisałem do niego, on stwierdził, że on zmienił pracę jakby jeszcze na jakąś inną, bo to była dodatkowa jego zajęcie i już się nie będzie paskami zajmował. No i wiesz, zacząłem weryfikować rynek, co jest dostępne. No i są paski, ale one są wszystkie grube, twarde. Wiesz, ja potrzebuję pasek, który ma mi nie przeszkadzać. Mięciutka skóra. Ma być miękki, ma być wygodny, ma być nieprzeszkadzający. O paskach nie powiem, nie ukrywam, myślałem dużo wcześniej jeszcze, nie? Ale właśnie znalazłem wtedy tego człowieka w Suwałkach i odpuściłem temat. Natomiast no, tym razem wróciłem do tematu i no i powiem ci, że to też była ciężka droga. Po kilku miesiącach miałem to porzucić z uwagi że po pierwsze bardzo trudno było znaleźć mi odpowiednie skóry. Wbrew pozorom, chociaż chciałbym być tutaj patriotyczny i kupować produkty polskie, przerobiłem z kilku garbarni polskich skórę i niestety, ale nie, jakby nie jestem w stanie wykonać paska i dać gwarancji, że ktoś, kto powiesi tu naprawdę no, drogie narzędzie, jakim jest aparat fotograficzny, że mu się nie zerwie, tak? Wiesz, ja u siebie testuję skórę, podwieszając 3-kilogramową szynę, wiesz, i na zerwanie, wiesz, czy to się nie zerwie i są takie skóry, że po jednym
jakby, wiesz, takim uderzeniu skóra pęka, wiesz, i co z tego, że ona jest piękna, wspaniała, tak? Ale nie ma wytrzymałości. Czyli są skóry głównie włoskie. Natomiast jeszcze jedna rzecz mnie zblokowała. Okazało się, że kółka metalowe hartowane, które były hartowane, okazały się takimi, które po 2 miesiącach na moich pierwszych paskach zaczęły się rozkradać. Oczywiście one jeszcze nie były w sprzedaży, bo ja zrobiłem i najpierw sobie testowałem, wysłałem do kilku osób, które się zdecydowały na testy również, miałem tą samą informację. Kółko się rozchyla. Czyli jest źle zahartowane, pomimo że jest gwarancja hartowania, no niestety, dziękuję. I słuchaj, 3 miesiące czy 4 budowania produktów, robienia pierwowzorów i ja nie mam kółek. I nie mogę ich kupić. Ja mam u siebie w tej chwili pewnie ze 4 kg kółek hartowanych, wróć, w cudzysłowie hartowanych, które musiałem kupić, żeby znaleźć w końcu producenta, łącznie z tym, że importowałem z Niemiec już nawet kółka, żeby znaleźć w końcu takie, które przy tym właśnie nawet teście zerwania przez szynę wytrzymają, słuchaj. I to się udało, wiesz. Także mogłem dalej z czystym sumieniem puścić jakby wodze fantazji i budować, wiesz, różne produkty. Zresztą tutaj muszę podziękować wszystkim moim klientom. Ja zawsze kiedyś, jak prowadziłem szkolenia handlowe i, wiesz, szkoliłem handlowców, to ja zawsze mówiłem, że twoi klienci są twoim najlepszym nauczycielem. I wszystkie produkty, które powstały, słuchaj, to powstały z dziwnych pomysłów moich klientów. To oni chcieli mieć taki pasek, takie rozwiązanie, taką konfigurację. I w tej chwili powstało bardzo dużo modeli, które można dowolnie konfigurować jeszcze do tego, ale one wszystkie często były wymysłem, jakby pierwszym wymysłem, jakby, wiesz, klientów, którzy to, no, mieli jakiś taki, wiesz, pomysł na to, tak? Czasami są takie, wiesz, które nie weszły jeszcze do sprzedaży oficjalnej i no i nie wiem, czy kiedykolwiek wejdą, bo jakby też nie chodzi o to, żeby mieć jakąś ilość, tak? Zresztą to jest zajęcie dodatkowe, no nie powiem, zajmuje to też dużo czasu. Szczególnie, że ja uwielbiam taką jedną sytuację. Kiedy skończę pasek, kiedy go już czasami wywłoskuję na gorąco, wiesz, jest do zapakowania, ja sobie myślę, chciałbym go sobie zostawić. Wiesz, i to wtedy jest dla mnie, dla mnie to jest jakby taka pieczątka tego, że to jest dobrze zrobiony, bo nie powiem, czasami jest tak, że ostatnie szycie, wiesz, jest czasami w przypadku bardzo dużo pracy wieloetapowej i jest to przysłowiowe ostatnie cięcie, ostatnie jakby, wiesz, uformowanie, ostatnie przeszycie i coś pójdzie nie tak. I trzeba cały pasek powtórzyć od nowa. Pomimo, że czasami można by było to, jakby, wiesz, puścić ten produkt, tak? Bo klient tego by nie zauważył. Natomiast nie, ja stawiam sobie bardzo wysoką poprzeczkę i dla mnie produkt ma być kompletny. Nie może być czegoś takiego, że ja sobie przyzwoliłem na to, że pójdzie coś niedopracowane albo coś takiego, czego sam bym nie chciał dostać, nie? Słuchaj, zawsze mi brakowało, tu widzisz, są takie preparaty, te, które masz teraz takie w pojemniczkach. Słuchaj, no jak ja kupowałem kiedyś paski ze skóry, to nigdy nie wiedziałem, jak go zabezpieczyć. Więc u mnie każdy pasek skórzany, dodatkowo jest jeszcze preparat, który zresztą też sam robię, bo jak mieć fioła, to mieć fioła, wiesz, od początku do końca, nie? Więc no czasami się śmieję, że jakby, wiesz, teraz się bawię w Gargamela, ponieważ ten preparat składa się z kilku składników, zresztą to też nie było takie proste, żeby zachować jego taką, wiesz, konsystencję kremu i żeby przepięknie się wchłaniając w skórę, wiesz, zabezpieczył ją. I jeżeli masz, możesz wejść tam, to zobaczysz takie zdjęcie. Ja na takiej bardzo starej skórze, taki przykład, jest tutaj obok, tak. I będzie widać kawałek tutaj po użyciu, tutaj. Dół, a tu jest bez użycia, tak? Tutaj, wiesz, dalej, nie? Tam kawałeczek masz przesmarowany dosłownie, tylko. I to jest po jednym dniu, tak? To jest oczywiście jeszcze dodatkowo spękana skóra, natomiast jest takim preparatem, że wiem, Marcin Łabęcki, mój przyjaciel, używa go na przykład do zabezpieczania miechów w aparatach, tych wielkoformatowych. Dlatego mówi, że sprawdza się idealnie, więc zastosowania mogą być przeróżne. No, to bardzo ciekawe. Tak, bo tam też jest przecież cieniutka skóra i też wymaga często zabezpieczenia, wiesz, a nie mamy tych preparatów, wiesz.
nie możesz za mocno usztywnić skóry. Tutaj też jest wosk, dodaję wosku. Natomiast on nie jest jakby głównym składnikiem, jeśli chodzi o proporcje, żeby nie usztywnił skóry, tak? Bo wosk by ci usztywnił to wszystko. No ale jest potrzebny też. Ciekawa informacja wartościowa. Słuchajcie, no jak widzicie, bardzo fajne paski, bardzo fajne pomysły. Powiedz mi, no robisz to z pasji. Jak powiedziałeś, czasami szkoda oddać. Znaczy wiesz, ja mam, uwielbiam ten moment, że jak patrzę na produkt, to mam taką myśl, że chciałbym sobie zostawić znowu. No ale to przecież wiesz, nie będę robił sobie kolekcji pasków, tak? To nie o to chodzi. No tak. Zresztą i tak mam sporo pasków, które gdzieś, prawda, nie przeszły w tej jakości. Ja jestem, wiesz, po zarządzaniu i wiele osób, zarządzając projektem, ludźmi, zapomina o najważniejszym etapie, jakim jest kontrola. Ja tą kontrolę wykonuję sam, jakby będąc dla siebie bardzo surowym, tak? Nie przepuszczam tego produktu, który gdzieś ma jakąś wadę. Zresztą tak samo jest ze skórami, wiesz, no czasami tą skórę ja muszę naprawdę, ile ja czasami, wiesz, chodzę, wyciągam, wiesz, można powiedzieć w palcach ją muszę podotykać, czy porozciągać, czy nie ma jakiejś sytuacji, wiesz, że byłaby wada. Tak, także to no, wymaga troszkę czasu, no teraz już, teraz po 3 latach jest łatwiej. Czyli mogę śmiało stwierdzić, że pasek kupiony od Ciebie, który nazywa się z Twojej marki Druch, tak, jest takim paskiem wypieszczonym, a nie takim fabrycznym produktem, który wychodzi w dużych ilościach. Tak, to po pierwsze, a po drugie miałem klientów bardzo dużą ilość na początku, gdzie były bardzo takie dogłębne pytania, że boją się, że będzie twardy, że boją się, że nie wytrzyma. I miałem takiego klienta, którym powiedziałem wprost: powiedz, jaki byś chciał, ja go zrobię, wyślę. Nie musisz płacić. Jeżeli uznasz po użytkowaniu, nawet dłuższym, że jest ok, zapłacisz. Ten klient kupił już kilka pasków. Zresztą możesz kojarzyć Iczek, Piotrek. Tak, to Piotrek. Piotrek bardzo jest wyczulony na jakość i pozdrawiam Piotrka. I zakupił do wielu aparatów, jak ma swoje nowe aparaty, się okazuje, że zmienia dość często. Zawsze zamawiał u mnie paski. Druga rzecz, miałem taką klientkę, która zakupiła pasek i zadzwoniła do mnie, czy napisała po tygodniu, z jakimiś takimi zarzutami jednak, że pasek jest, jakby się sprężynuje, że trochę się rozciąga, że ona się boi, że się przerwie, że się skóra rysuje, bo wiesz, ja jeśli wyrabiam skórę i robię ręczne barwienie skóry, to ta skóra nawet jak się zarysuje, to można użyć preparatu, a można ją po prostu rozetrzeć na ciepło i ta barwa wróci. I wiesz co, minęło z pół roku i ja oczywiście mam takie przekonanie, że trzeba do klienta, który był niezadowolony, się odezwać. I ja napisałem do tej pani, i dostałem maila, który mógłbym cytować wręcz, i ona napisała coś takiego, że: panie Darku, bardzo przepraszam za tamtego maila. Pasek sprawuje się genialnie. Nigdy nie miałam lepszego paska. Następne paski, jeśli miałabym zamawiać, to tylko u pana. Wiesz, i to zadowolenie mnie cieszy, tak? To po czasie. Naprawdę czasami mam zapytania, bo ten pasek jest taki cienki. To wspaniale, że jest cienki, bo mi się to właśnie tak podoba. Ale wiesz, ale na tych paskach są noszone wielkoformatowe aparaty, ciężkie aparaty i ja wiem, że on się nie przerwie, tak? I nie ma się czego obawiać, bo jakby no tutaj już jest zasługa skóry, nie mojej, ale faktycznie no trzeba tutaj pilnować rzeczywiście. Za każdą dostawą sprawdzam skórę i weryfikuję, czy to jest ta sama, bo już mam swoje jakby wybrane, ale to nie jest też temat taki prosty. Czyli warto kupić, tutaj patrząc na komentarze, masz już klientów, ja też już sobie pasek wybrałem. Darek ma tutaj przy swoim aparacie wspaniały, mięciutki, z czarnej skóry. Ja takie uwielbiam i też pewnie sobie za chwilkę zamówię. Jak tylko będziesz miał ochotę, to oczywiście, ale tu się spieszymy do 10 grudnia, ale ewentualnie w styczniu. Słuchaj, ja działalności nie zwijam. Natomiast wiem, co się dzieje rok po roku i jednak wiem, że nie przerobię. Wiesz, to nie jest tak, że wiesz, jak nawet
czasami mi się zdarzyło zrobić pasek taki ad hoc, na już. Mam takiego przyjaciela Adama Trzcionkę i Adaś do mnie ze 2 lata temu pisał mięciutki pasek. No, zaproponowałbym ci taki i taki. No, Adam się nie odzywa. Po 2 latach się odzywa Adam. Potrzebuje pasek, ale miękki, ale na już. Na już. Adam, jutro wylatuję za granicę, dzisiaj wieczorem jeszcze jestem, mogę ci taki zrobić i nadać. Ale będzie miękki. Adam, zaufaj mi. A nie będzie za miękki? Robię Adamowi test, wiesz, szyny tak zwanej. Podczepiam, tam była skóra 1,4 mm. Tej skóry nie ma w sprzedaży. Czy też, no, te paski robię, ale one są, ja to mówię, pasek pergaminowy. Wiesz, podczepiam tą szynę i rzucam, wiesz, tym paskiem, nagrywam Adamowi filmik, nie? Żeby pokazać, że no może zaufać, nie? No słuchaj, no przemiła informacja zwrotna, kiedy Adaś pisze, że nie miał lepszego paska. Cudownie. Albo tak mówił, albo udawał, ale no wiesz, no, ostatnio znowu się odezwał, tak? I chodzi o to, że jakby cieszy mnie to, że wiesz, to zadowolenie, mam nadzieję, jest autentyczne, tak? Po przetestowaniu zresztą miałem taki pasek bardzo, bym powiedział, niewygodny. Pan zresztą ze SPAF-u, gdzieś z okręgu śląskiego, czy dolnośląskiego, bo tak chwilę rozmawialiśmy, zamówił u mnie pasek. Nie dość, że bardzo długi, bo pasek miał 140 cm, to bardzo szeroki, 4 cm szerokości. Wiesz, zadzwoniłem, mówię, to nie będzie, znaczy tu był, najpierw był kontakt telefoniczny, bo nie miałem ich w ofercie, już teraz można takie zamówić. I zwężane do 15 mm na końcu, gdzie są kółka. I słuchaj, ten człowiek mówi, ale ja chcę mieć taki właśnie gruby pasek. No dobrze, sprawdziłem, skóra jest, wszystko będzie do zrobienia, wiesz, z przekonaniem, że to nie jest, nie będzie wygodny, będzie za szeroki, ale być może ktoś taki właśnie lubi. Słuchaj, zeszło to zamówienie, doszło do klienta. Nie minęło 10 minut. Jak dostaję informację, że wiesz, zostało odebrane, no może 10 minut, ale tego samego dnia schodzi zamówienie na ten sam pasek, tej samej długości, tej samej wielkości, tego samego klienta. Jeszcze raz poproszę. Rozumiesz? I musiał ten człowiek dotknąć, zobaczyć, wiesz, też się obawiał, że będzie twardy, wiesz? To jest bardzo częsta obawa, skóra, tak. Ale obawiał się w ogóle o skórę, wiesz, no większość produktów jest z grubej skóry, jest rzeczywiście twardych. Dobrze, bardzo ci dziękuję. No to szanowni państwo, kupujemy paski wspaniałe od fotografa. Dla fotografów. Dla fotografów, tak. No dziękuję ci za taką reklamę, słuchaj. To wiesz, jakby robi. Na to się nie szykowałem. Zdjęcia wrzuciłem, bo mówię, coś tam zagadywałeś, ale okej. Okay. To dobrze, jak ja mamy mówię, lokację produktu jeszcze. Rozmawiamy, bo ja bardzo lubię skórzane paski, bardzo lubię miękkie, delikatne paseczki, zawsze takie. Takich szukałem. To wcale nie jest proste, a też kupienie naprawdę w dobrej cenie, bo ty nie masz drogich tych pasków. Wierzę, że nie. Wiesz, ja chcę, żeby cena była taka, która dla mnie byłaby akceptowalna. Wiesz, no, ja w pewnym momencie musiałem kupić paski do 3 aparatów. Płaciłem za te paski wtedy około 160 zł za sztukę. U mnie w tej chwili ten sam model, on się nazywa Druk 02, to były takie, które ja kupowałem, czy też podobne, bo one nie są oczywiście jeden do jednego, bo pierwsze, co jak dostałem paski, to co, z czym się zmierzyłem, że było potężne kółko mosiężne do kluczy, które nie chce wejść do oczka tak, aparatu. Często się z tym spotykałem. I musiałem to zmienić na te trójkąciki, które były w Fuji, które notabene teraz się rozginają klientom, znaczy klientom, osobom używającym często aparatów, a klientom, bo też niektórzy ode mnie te kółka same już też zakupują, tak? Także też jakby musiałem to podmienić, tak? I już wiem, że na przykład niektóre kółka większej średnicy do tych oczek w aparatach, wiesz, nie wejdą, nie? I jakby to też jest ważne, tak? Tak, to też jest ważne, no. Dla mnie, ja się od lat borykam właśnie z problemem paska, bo ja nigdy nie używam tych firmowych z napisem, jak w ogóle nawet z foliki nie wyjmuję. To tak samo masz jak ja. Zawsze chciałem mieć skórzany pasek dobrej jakości. One też czasami się niszczyły, ale ja się bardzo do nich przywiązuję i bardzo je lubię. Dla mnie są mega ważne. Bo tak samo jak ty owijam sobie pasek na dłoni. Tak, i to musi być mięciutkie. Tak się dobrze, dobrze trzyma. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Niesamowita pasja w ogóle fotografii.
żyjesz po prostu fotografią, ty jesteś fotografią po prostu i... Słuchaj, znaczy wiesz, u mnie zdjęć jeszcze jest dużo, dużo, dużo jeszcze innych, nie? I jeżeli ktoś ma ochotę, to możemy podać stronę szubiński.pl, bo tak, to na tej będzie widać. Już o niej wspominaliśmy, także szubiński.pl. Szubiński.pl tak? bez ni, tak, bez polskiej tak, litery. Bez polskich znaków. Także, tak jak na początku naszego live'a dzisiejszego mówiłem, trzeba zajrzeć. Tam nie ma wszystkiego, ale jest też przyroda na przykład, ale słuchaj. Ja chciałem też pokazać, wiesz, co Darek przygotował, zobaczcie. Dlatego no nie, momenty, tego się nie da obejrzeć, wiesz. Te momenty, że czegoś szukaliśmy, gdzie to jest, wynikało z tego, że jest tak dużo. I naprawdę te cykle ja tak na szybko w większości przejrzałem tuż przed live'em i muszę wam powiedzieć, że są fantastyczne i moglibyśmy zrobić serial z twoimi opowieściami o tych projektach. Naprawdę są świetne i okazuje się, że tak wiele ciekawych historii można opowiedzieć. To się dzieje wokół nas, także musimy po prostu patrzeć na ten świat. Wychodzić do niego, tak, słuchaj, z aparatem, tak? Tak. Darek, ja jak zobaczyłem twoją stronę ostatnio, nie wiem, z jakiego powodu wpadła mi w oko właśnie twoja strona i tak pomyślałem, tak, właśnie chcę ciebie zaprosić na live'a, dlatego że często rozmawiamy o tym, że fotografie fajnie się wykonuje, jak gdzieś pojedziemy na drugi koniec świata. Lecimy do Indii, tam jest kolorowo, czy nawet właśnie ten karnawał Wenecja. Wydaje się, że to są samograje, ale sfotografować to, co się dzieje wokół nas, to jest bardzo trudne. Żebyśmy poczuli, że to jest takie prawdziwe. Ale wiesz, to ja mam też takie wrażenie, że im dalej z tą świadomością, którą wiesz, gdzieś fotografując wypracowujemy, tym jest trudniej. Bo to, co mówisz, są samograje i w dużej mierze tak. To się tak wydaje. Ale mając świadomość, to jest właśnie, wiesz, to jest temat, który jakby jest na takim jakby, wiesz, okraszony, że jest samograj, a jak masz świadomość, to jest bardzo trudny temat, żeby go pokazać inaczej. Tak. Bo pokazać tak, jak robią to wszyscy, to jest, wiesz, to jest zbyt oczywiste, tak? I jakby ja lubię wchodzić trochę, troszeczkę inaczej. I to jest zawsze trudniejsze, wiesz? Znaczy, ty wiesz i ja to wiem i to jest właśnie najgorsze, że my mamy tego świadomość, nie? I wchodząc jakby w te światy, wiesz, że chcesz czegoś więcej. Ale to też jest, tak, wiesz, za każdym razem wracasz. Ja mam tak, że wracam i mam to poczucie niedosytu. Że chcę jeszcze czegoś więcej, a nadal jeszcze mam poczucie, że jeszcze tego nie zrobiłem, wiesz. I ja na przykład od wielu lat wchodzę na te rynki, na przykład takie, gdzie sprzedają różne rzeczy spożywcze, niespożywcze, ale ryneczki takie, tak? I ja nie wiem, kiedy ja to skończę. Ja tylko widzę, że jak bardzo się to zmienia na przestrzeni lat. Czasami pójdę, nie zrobię żadnego zdjęcia. Czasami zrobię, wiesz, wracam z uśmiechem na ustach, tak, w sercu, bo była genialna sytuacja, ale czasami wchodzę i nic nowego nie ma. A i tak czasami zrobię zdjęcie i się okazuje po 3-4 latach, że to jest genialne, jednak do pewnej opowieści niezbędne wręcz. No ale to, jak z każdym zadam tematem. Ci jeszcze jedno pytanie, które myślę, że jest dosyć ważne dla wielu osób, które są nieśmiałe. Bo stanąć z aparatem przed ludźmi i ich fotografować jest trudne. Jak ty radzisz sobie z tym? Andrzej, nie ma tu jednego sposobu, ale opowiem ci anegdotkę. Wracając z Marszu Niepodległości w tym roku, siedliśmy do metra, zostawiliśmy samochód chwilę wcześniej. I jedziemy. I siedzi tam, tego zdjęcia nie mam ze sobą, nie zgrałem go, ono jest u mnie na Facebooku, ale to nie ma znaczenia. Siedzi sobie pani w żółtej kurtce, jeszcze ma ten kotylion biało-czerwony, flagę trzyma i to nawet nie był żółty kolor, tylko taki musztardowa jakaś kurtka i ona wyglądała cudownie. Wiesz, ja tak patrzę,
No i teraz wiesz, Andrzej, no w tym metrze przecież tam jest tyle ludzi i wszyscy widzą i tak. jakby obserwują ciebie, wiedzą, co ty za chwilę zrobisz, tak? I ja, wiesz, co mogę zrobić? No podejść, przecież ona mnie widzi i powiedzieć, że chcę zrobić pani zdjęcie. Oczywiście spodziewałem się pytania albo negacji, albo pytania. Ona była tak radośnie, biła z niej wręcz taka pozytywna energia. I ona się spytała, ale jak to, mnie? I ja mówię, no tak, ale dlaczego mnie? Wiesz, i wtedy trzeba powiedzieć naprawdę, musisz być szczery. I ja mówię szczerze, bo cudownie pani wygląda. Jest pani tak pozytywnie wyglądającą osobą, że chciałbym pani zrobić fotografię. No dobrze. Mówię, oczywiście pani to zdjęcie wyślę. Słuchaj, nie dojechałem do domu, już miałem SMS-a, wymieniliśmy się numerami, my za chwilę wysiadaliśmy. Pani mi pisała SMS-a. Proszę o moje zdjęcie. Ja napisałem tak, oczywiście pamiętam, jak tylko dojadę do domu, wyślę. Oczywiście podziękowała i zachwycona jakby tą sytuacją. Ale to na Facebooku byśmy musieli zobaczyć, nie będziemy szukać. Ale jakby trzeba być autentycznym, nie? Tak, a powiedz, a na ulicy, kiedy fotografujesz sceny uliczne? Posłuchaj, na ulicy jest zgoła inaczej. Ja śmieję się, że uprawiam fotografię uliczną chodzoną. Czyli nie stosuję tak zwanych pułapek. To jest trochę trudniejsze moim zdaniem, bo aparat mam gotowy do wykonania zdjęcia. Sytuację obserwujesz, ja obserwuję na ulicy to, co się dzieje, ale musisz przewidzieć, w którym miejscu znajdziesz się, kiedy ta scena jakby zmieni się w taki sposób. I jest ten jeden moment, kiedy podnosisz aparat i opuszczasz, idziesz dalej. I koniec. Nikt jakby nie widzi, wiesz, nie ma czegoś takiego, żebym ja zerknął na to zdjęcie lub zrobił kilka ujęć, robię jedno ujęcie. To jest trudne, bo jakby często można to by było poprawić. Można by było się zasadzić na ulicy, jakby w cudzysłowie, i w tej pułapce poczekać, tak? Ja jestem zbyt niecierpliwy, wiesz? Ja wolę wychodzić te zdjęcia, jakby chodząc, widzę, że coś się klaruje, albo przyspieszam kroku, albo spowalniam. Widzę, co będzie, wiem, co się wydarzyć może za chwilę. Wiem, jaki chcę mieć kadr. Wiem, jaką ogniskową mam w ręku w aparacie. Wiem, co dokładnie zapiszę, podnoszę, robię zdjęcie i idę dalej. Dziękuję. Niesamowicie. Ja muszę popróbować, bo ja trochę jestem nieśmiały. I dlatego tak z tym zawsze kłopot. Słuchaj, no nieśmiałość jest najlepszy sposób, jak kiedyś szkoliłem ludzi. Najlepiej po prostu, jak chcesz komuś zrobić zdjęcie, to pierwsze, co podchodzisz, mówisz, jestem nieśmiały, ale chciałbym panu zrobić zdjęcie. Pan ciebie spojrzy, spyta się ciebie na przykład po co. Musisz przejawić własne intencje, prawdziwe, szczere intencje. Bo możesz chcieć zrobić to zdjęcie, żeby go ośmieszyć. Ale jeżeli powiesz, że szczerą intencją, i on będzie to czuł, bo to ludzie odczuwają, wiesz, powiesz, że czujesz, że potrzebujesz jego portretu, bo ma ciekawą twarz, cokolwiek, wiesz. I znaczy ja też wychodzę z założenia, że takie osoby coś nam dają i my z czymś musimy wrócić. Czy to będzie fotografia, którą mu przekażemy później? Czy to będzie nawet to dobre słowo, tak? Z grzeczności, albo takie prawdziwe, szczere, że ktoś ładnie wygląda, albo że, nie wiem, zafascynowani jesteśmy czymś i chcemy to uwiecznić, albo że on pięknie komponuje się z jakąś sytuacją. No nie wiem, to musi być szczere. Tego się nie da, wiesz, nie da się jednej jakby takiej formułki wymyśleć na każdą akcję, tak? I tu wracam znowu do tej mojej pracy akwizytora. No wiesz, tak. No jak otwiera ci ktoś drzwi, stoi potężny pies, a facet krzyczy, czego? To musisz przemeblować cały ten swoją układankę, że powiesz, ja mam żaluzję. No przecież wiadomo, że ci człowiek chlapnie drzwiami i zamknie. Musisz powiedzieć, jakiego ma pan dużego psa. Rozumiesz? I ty wchodzisz w jego świat. Ten prawdziwy świat, nie? I on powie, no tak, a jakiej to jest rasy? I teraz przysłowiowe żaluzje, które masz sprzedać, nie są ważne. I słuchaj, ja wchodzę do takiego domu, rozmawiamy o psie, rozmawiamy o rasie tego psa, o tym, jakie są historie w tej rodzinie związane z psami.
Ale po godzinie facet zniecierpliwiony się pyta, no dobrze, a co pan chciał sprzedać? No mam takie żaluzje na przykład, no to dobrze, to takie byśmy wzięli. Wiesz, to tak przysłowiowo, ale to wiele razy tak się właśnie kończyło i w ogóle handlowanie, jak ja taką pracę pisałem magisterską, negocjacje handlowe, ale zawsze się śmieję, że handlowanie to gra. To naprawdę tak. Jest gra i wiesz, mamy wiele asów w rękawie i możemy je użyć i jak to zrobić, to jest przepiękna zabawa, tak samo jak fotografia, słuchaj, ze wszystkim. Dziękuję. Darek, wyobraź sobie, że prawie 2,5 godziny. A to mnie zaskoczyłeś. To mnie zaskoczyłeś. To nie, to ja dziękuję i przepraszam, że tak długo, długo, bardzo długo. Długo, ale to ja wybaczcie, staram się wybaczcie. Przeszkadzać, bo ja gadułą jestem podobno, ale nie sądziłem, że aż tak. To jest jak z tym zdjęciem, którego nie zrobiliśmy i żałujemy. Ja też nie chcę za bardzo ścinać, bo potem będę żałował, że ta opowieść nie była pełna. Mi się wydaje, że zawsze jest pewien niedosyt, że te opowieści są niepełne, że mogłyby trwać dłużej i za parę lat mile będzie wrócić do tych historii. No właśnie, to zawsze można przecież i zobaczyć, zweryfikować jeszcze, nie? Jak było w 2023, pod koniec 2023, tak, tak. O czym myśleliśmy, jakie mieliśmy plany, jak to wyglądało w naszych oczach w takim czasie. Szanowni Państwo, moim gościem fotograf Darek Szubiński. Bardzo mi miło i bardzo dziękuję za obecność, a że tak przedłużyliśmy, ja przedłużyłem, to przepraszam. Wielu widzów. Ja jeszcze muszę pochwalić tutaj pana Sonika, ja może nas schowam. Zdał egzamin dzisiaj. Oglądaliście nas w aparacie pana Sonika. Dziękuję za wypożyczenie pana Sonik Polska za aparat Lumix S5-2X. Tutaj pokazuję go wam na stronie Fotoformy. Bawię się nim od jakiegoś czasu i ja go osobiście oczywiście testuję fotograficznie, a nie filmowo. Filmowo oczywiście chciałem go przetestować do live'ów i możliwości ustawień są po prostu niesamowite. Można było o nim dużo mówić. Ja nie chcę za bardzo zagłębiać się w specyfikacje możliwości filmowych, ale on na przykład jest idealny do streamingu i można bezpośrednio z tego aparatu poprzez Wi-Fi robić streaming na przykład na Facebooka czy YouTube'a. Podwójna stabilizacja. I zobaczcie Państwo, obiektyw ogniskowa 20-60 to jest full frame, rozumiem, nie? Tak, full frame. Mm-hmm. I to jest moje marzenie przez wiele, wiele lat, bo ja jestem fanem 20 mm, tego super szerokiego kąta. Kiedyś to był flektogon nerdowski, którego uwielbiałem, mój kultowy. A zawsze marzyłem o zoomie. Ale nie takim super szerokokątnym, który w swoim zakresie, powiedzmy 16-35 ma tą 20, tylko takim jakby standardowym, a tutaj jest 20-60. I on już jest taki bardzo, bardzo właśnie standardowy. I tak pomyślałem, że takie reportaże w ciasnych pomieszczeniach. No właśnie, widzisz, 20 jest rewelacyjna. Ja właśnie nie, dla mnie 20. 8 było za szeroko. Tak? Tak, znaczy, ale to do tego trzeba, wiesz, to trzeba przerobić. I... No tak, bo Darek teraz chodzi z 35 i to jest świetne. Myślimy jednoogniskową, po prostu mamy w głowie perspektywę tego obiektywu, możliwości i wiemy, co wyjdzie. Ale gdybym miał użyć zooma, to właśnie to 20-60 wydaje mi się rewelacyjne. Że ja mogę poczuć dynamikę, robiąc tą 20, wchodząc bardzo blisko. To tak, to na pewno. W tłum, tak jak manifestacje. Świetna rzecz. No i też mam ten standardzik, mam 50, 60. No ale to, co ja zawsze, wiesz, powiem, jest za duży. No jest duży. Każdy ma swoje plusy. Znaczy, wiadomo, minusy. Do pracy, inaczej się patrzy do pracy, nie? On jest duży, ale jest stabilny. No. Ma też podwójną stabilizację obrazu, co robiąc kiedyś przez 10 lat projekt na długich czasach,
naświetlania. No dzisiaj to jest, słuchaj, to jest błogosławieństwo, tak? Tak. Wiesz, ja używałem statywu, ale czasami nie miałem przy sobie tego statywu, a chciałem zrobić zdjęcie na pół sekundy. No oczywiście tam fajne, kiedyś Olympus miał tą stabilizację jako pierwszy, taką porządną, ale teraz z tym Panasonicem na jednej sekundzie mogę zrobić, wiesz, z ręki zdjęcie. Nie, znaczy to jest po prostu niesamowite. Ja doświadczyłem, nie będę reklamował na czym, ale podpinając pod, no Fuji mogę powiedzieć, XH2S, podpinając długi obiektyw 300 mm, rozumiesz? Ja zrobiłem na 300 mm na 1/4 sekundzie nieporuszoną fotografię. Tak, i to jest. To ja wiesz, to jest robiłem testy faktycznie tego sprzętu, czasów, ale ja byłem. Gdzie wbiło mnie w ziemię po prostu. To jest powinna być jakaś przekłamanie fizyki. Te przekłamanie fizyki totalne, tak. To jeszcze na APS-C, tak? Na niepełnej matrycy, więc to w ogóle, wiesz, no, przełamanie jakichkolwiek możliwości. Fakt, że była stabilizacja też w obiektywie. No, wygląda genialnie aparacik, no, co by nie było, no. No. Chociaż ja lubię teraz malutkie. Malutkie ja też bardzo lubię, ale no, to jest takie urządzenie i dla fotografa, tak, i dokładnie, dla filmowca. I do filmowca, dokładnie. Dwa w jednym. Możliwości filmowe są naprawdę na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie, z możliwością zapisu na dyski zewnętrzne. Ale no, to, co on potrafi fotograficznie, to też jest przyznaję, wystarczające, słuchaj. Że mnie zaskakuje. No, mogę powiedzieć śmiało, polecam, bo naprawdę jest to bardzo profesjonalny sprzęt. No, my się bawimy małymi aparatami na co dzień. Też są fajne. Bo my jesteśmy już leniwi, wiesz, my mamy swoje lata już. Tak, ale wiesz, nie ma idealnego aparatu, tak. Każdy musi znaleźć swoje. Czasami fotografuję wielkim formatem, czasami fotografuję Fuji 6x17, który muszę trzymać w dwóch rękach. A czasami po prostu fotografuję małymi aparacikami. A jak jechałem do ciebie i do Krzysia Gołucha właśnie na wernisaż, tak, na specjalnie wyciągnąłem z półeczki malutkiego słuchaj. Pentaxa Q czerwonego, taką miniaturkę z wymiennymi obiektywami. Bo czułem, zrobił że furorę, słuchaj, genialnie wyglądający czułem, aparat. Właśnie, że jadę będę wśród takich fotografów, którzy docenią miniaturyzację tego aparaciku, taki typowo reporterski, świetny aparacik. Dobrze, to my już nie zabieramy czasu, tak, bo czasu. Całkiem wieczór zamkniemy ludziom. Piękna opowieść o reportażu, o polskiej, no, polskiej ziemi. Bo no wiesz, to jest okruszek, tak, ale okruszek jest potrzebny, tak jak ziarenko, wiesz. Tak. Znaczy, ja uważam, że fajnie, że temat nigdy się nie kończy, tak, bo zawsze będzie o czym porozmawiać i no i dobrze. Jako podsumowanie, fotografujcie to, co jest wokół was, kupujcie albumy fotografów polskich, wspierajmy się. Ja mam taki, słuchaj, ja mam taki u siebie slogan na fotoszubi.pl, czyli takiej ślubnej, fotografuję tak, jak czuję. I wiesz, to jakoś tak we mnie weszło kiedyś, wiele lat temu już. I to nie jest taki slogan wymyślony. Ja tak po prostu robię, nie? I koniec. I to czy zawodowo, czy to jest bardzo dobre. Wiesz, podejście. Klientom potrafię powiedzieć, nie, takiego zdjęcia nie zrobię, nie chcę, bo to będzie złe. No ale to już nie przeciągamy. Ja jeszcze patrzę na komentarze. Jak zwykle super rozmowa. Andrzeju, dziękuję za tworzenie tych materiałów. Dzięki. Nim każdy ma dostęp do niesamowitej historii fotografii, dajesz możliwość poznania fotografów, których znać trzeba. Bardzo dziękuję za dobre słowo. Ja też bardzo cieszę się, że ja mogę w ogóle rozmawiać o fotografii, Andrzej, zapraszać ale gości. To jest, wiesz, to jest dla osób, które tu są i jakby uczestniczą w tym programie, dla mnie przynajmniej, tak jak ci powiedziałem na początku, to jest olbrzymia nobilitacja, wiesz, zaszczyt taki bycia tu gościem, wiesz, no tutaj siedzą poważni fotografowie. Ja się nie czuję takim, ty wiesz. Ty jesteś poważnym fotografem. Ja się nie czuję, wiesz, no są tutaj dużo, wiesz, ja program oglądam i to, co szanuję, to, o czym ci mówiłem, wiesz, że ten program jest na żywo. On wywołuje ogromny stres, nie możemy niczego powtórzyć, tak? Ale to jest ta wartość dodana i to jest ta autentyczność, która
wiesz, no jest nie do podrobienia, bo właśnie tak ma być. Tak ma być, że czasami brakuje głosu, to mi się zdarzało pisać, że nie słychać, tak, ale, no ale tak to jest i to jest przynajmniej na żywo. I ja to naprawdę szanuję, dziękuję Ci za zaproszenie, wiesz. Ciekawą sprawę, bo właśnie ja muszę wytłumaczyć się ze wszystkich błędów, które się zdarzają. Moi drodzy, bo ja tu rozmawiam w jedną stronę, muszę, tak. Chcę słuchać i patrzeć na mojego rozmówcę, z drugiej strony odwracam się w drugą stronę, żeby zobaczyć komentarze, czy wszystko chodzi jak należy. Ja wam to pokażę. I ja bym tego nie ogarnął. Zdradzę tajemnicę. Tu mamy komputer. A tam jeszcze masz konsolę z tyłu. Są komentarze. Z tyłu jest dźwięk i przełączanie obrazu. Plus jeszcze joystick, myszka. Obok ściany tutaj moje prace z wystawy. Tu mamy ekran podglądowy. Tu mamy nasze światełko. Troszkę nie widać, ale jest softbox z gridem. Tam w głębi stoi Panasonic. Tu jest stolik. A jeszcze konsola kolejna. Tu jest Stream Deck, gdzie sobie przełączam sceny. Ja jestem w głębokim naprawdę podziwie. Tu są jeszcze mikrofony. Jak wszedłem do Andrzeja, słuchajcie, to pierwsze, co mu powiedziałem: Andrzej, jak ty to ogarniasz? Jak w ogóle dostrzegasz? Bo tam są te poglądowe jakby obrazy niewielkie, więc tam niewiele widać. A Andrzej tam gdzieś klika, tu przesuwa. Mówię, jest. Ja bym sobie nie dał rady. No. Także podziwiam, ale raz jeszcze dziękuję Andrzeju za zaproszenie. Dziękuję widzom, którzy wytrwali, albo przynajmniej chwilę byli, bo przecież nie wszyscy musieli wytrwać. Też dziękuję. Dziękujemy i do zobaczenia za 2 tygodnie.